Wojewódzki Kędzierski. Zapraszają Piotr Kędzierski i Kuba Wojewódzki. Partnerem podcastu jest Buch bezalkoholowy. Wojewódzki Kędzierski. Rozpoczynamy nasze spotkanie. To my. Gdzie nie spojrzeć? Kizo, lodówka, kizo, radio, platformy streamingowe, YouTube, telewizja, kizo. Nawet do biedronki pójdziesz po zakupy, na półce znajdziesz Kizersy z jego wizerunkiem. Ajajaj, ajajaj. Też macie wrażenie, że was prześladuje? To jest to fragment artykułu z Forbesa. Tak, tak dokładnie. Ja miałem, na zadać, ja miałem zadać inne pytanie, naszym gościem jest Kizo. Ja miałem zadać inne pytanie, ale audycja jest na żywo. Robiłeś już swoją pizzę w domu? Tak. Przygotowywałem ją raz nawet samodzielnie. I, I tutaj opowiem jeszcze raz: tą historię, że mm -hmm. musiałem się naradzać między ludźmi, tam online z kimś i też instrukcję szukałem, jak wygląda termoobieg, jak wygląda taka ikonka z termoobiegiem na piekarniku, bo nie wiedziałem. I na początku odpaliłem zły termoobieg z tą. E, z taką Wiatrakiem. Z, 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 z wiatr, wiatrak z takim z takimi kropelkami jakby i Czyli i, zrobiłeś pizzę i, na tarasie <śpiewanie> no, w tym stylu i Długo się grza, nie. Ale to dobrze wiedzieć, że coś ci nie wychodzi. Ale słuchaj, ale m, ty jesteś cyfrowo wykluczony, że masz kłopoty z takimi urządzeniami. Czy... Nie, nie, są po prostu urządzenia. Jestem, jestem jeszcze przyzwyczajony do takiego samodzielnego życia, ale wygodnego można powiedzieć. I jest wiele sprzętów w ogóle na przykład domowych, które posiadam, mhm. których na przykład nigdy już nie używałem, ale lub, nas... lub, lub, lub wiem, jak się używa, ale na przykład ich nie używam. A jaki jak na, jak na przykład? Pink, no, na pigwinek. przykład nienawidzę, nienawidzę prasy na przykład. Tym bardziej, że noszę w większości dużo sportowych ciuchów, więc najczęściej uważam, że one się po prostu ułożą w, w niedługim <grym> czasie. się uprasują więc... na da, ciele. Stylu, no. <grym> Ale rozumiem, że masz żelazko. O tak mam. Dobrze, y, powiedz mi Kizo, zacznijmy serio. Czy Patryk to jest dobre imię dla rapera? <grym> 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 Bo mi się Patryk kojarzy ze stylistą włosów, ewentualnie z asystentem Tomka Jacykowa. Uh -huh. uh, a mi... Uh... Ze świętym Patrykiem, z patronatem, patronem, patronem Irlandii, a oni bardzo lubią pić alkohol. Mm -hmm. więc, Wiedziałem, <laughs> jakoś, że do tego Więc Zawsze, pracować. wiesz, jestem świętym, nie? Ale miałeś kłopoty z tym imieniem, bo ono jest takie, bym powiedział ciepłe, życzliwe. No to jak myślisz, Patryk, zamkniesz oczy, to nie widzisz kiza, znaczy, nie? W sumie ogólnie hmm, coś w tym jest, że ogólnie znam mało Patryków chyba w swoim życiu, tak naprawdę poznałem. Mm -hmm. Ale każdy z pokomortką, więc chyba spokojnie. Czyli ale miałeś jakieś kłopoty. Na przykład jak do ciebie mówili rodzice, jak byłeś chłopakiem? Hmm. Pamiętasz? Chyba Patryk. <laughs> Patryniu. Patryk, Patryk. Patryk, a babcia, Patryk. bo bo związany z babcią. Babcia ma tak. jakieś drobnienie? Nie, chyba zawsze byłem Patryk. <grym> A, to tak Okej, okay, z taką intonacją, dobra. E, ale Kizo to jest od kierownika, dobrze. Nie, Kizownik nie, jest... jest od kierownika. Kizownik jest od kierownika. Kizo to jest y, taki, to już, nie, y, tego już tak nie będę rozwijał, bo to, to nie jest zbyt ciekawy temat, ale y, <grym> miałem po prostu kiedyś inną y, ksywkę, y, jak byłem jeszcze w bo Kizo tam to tak na początku gimnazjum gdzieś tam ta ksywa nastała, to był taki zbiór liter, można powiedzieć, i y, y, fajnie, bo. Jest to bardzo charakterystyczne już dla mnie. Yy, Kizo jak yy, Kizo powoli. No, 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 no prawie, a, ale nie ma takiego kiza, tak? Więc wiesz. Nie ma. A I, jaką miałeś, no, wcześniej? No, wcześniej miałem ksywę, w posłówce miałem ksywę blondy, bo... Więc, byłem bo byłem wielkim fanem y, Eminema. I, I po prostu farbowałem sobie, y, tam w czwartek, jakąś tam pasowej, czy tam na obozy jakiś dzień, farbowałem się na blondy jak Eminem. No i Mila. I Tak, i, i została miksowała blondy. No ale minuta mm, audycji, ki strzela się w kolano, przyznając, tak. że był blondy. No, idzie, idzie to znaleźć też na internecie, więc co, mu się przygotowałeś. Um, ale... Ja nie szukałem takich informacji. Ja szukałem o sztuce, <laughs> o twoich fascynacjach, tak, tak. No i ja to jeszcze tego nie wstydzę, wiesz, to, to był mój pseudonim, nie? Blondy. E, blondy, tak. Ale jak słyszysz, na przykład teraz ktoś blondy? Ale Blondie? później wiesz, zacząłem trochę do i to no blond już chyba to mnie nie pasował, tym bardziej, że już nie byłem wtedy farbowanym blondynem. Czy, ty pod, czy Patryk się chowa pod Kizo teraz? W sensie, że czy, czy bycie Kizo jest Twoim takim ymm, pancerzem przed całym światem, czy nie? Nie, raczej ja, nie no, rozmawiam, teraz szczerze i totalnie na luzie. Um, gdzieś tam w internecie po prostu mnie jakby się wypowiadam, więc y, mm -hmm. ludzie mogą odbierać mnie tylko to, jak widzą mnie na, na teledyskach, jak wyglądam na zdjęciach czy gdzieś tam w social mediach tylko, ale wiesz, no tutaj przeprowadzimy sobie dłuższą rozmowę i no, tak jestem na co dzień, wydaje mi się, że ale... dla wszystkich ludzi, których znam. Arakizo i ja cię znam z, z mojego programu, z teledysków i teraz i ty ciągle jesteś taki sam. Czyli to, to nie jest kreacja, ty dzisiaj nie jesteś. Nie, no taki... ciężko, ja nigdy nie wiem kreacji, tym bardziej, że ja jakby nie wychowałem się na tworzeniu swojej kreacji, e, gdyż no to, że w muzyce mi tam gdzieś tam pykło, to, to jest dopiero gdzieś 2-3 lata. Wcześniej też już byłem może, wiesz, nie byłem e, może nie na tyle dojrzały, ale już byłem mimo wszystko dorosły. I i wtedy to moje życie nie opierało się tylko na robieniu muzyki na tym, żeby zostać jakimś popularnym raperem. To po prostu się udało i zajebiście. I ten sukces też zawdzięczam w, w, w wielkiej mierze jakby sobie. A teraz fajnie, że pracujemy pracuję już przy tym. Sztab ludzi, że stworzyliśmy taką wielką, jakby społeczność. A, Przypomnij, ile ty masz lat? 20. 20 tak? Wczoraj skończyłem 28. Tak. No, no właśnie, bo ja, Piotruś, przeczytałem, mam nadzieję, że Kizo, że jesteś cierpliwy, bo przeczytałem dosyć ciekawą recenzję. Gdyby Jan Leosia brała przez rok sterydy i chodziła na siłkę, to narodziłby się nowy Kizo. Chodzi rok to, że... to za mało. Ja... Sterydów oczywiście. Ale poczekaj, Kizo, ja nie wyglądałem tak, jak miałem 26 lat. Ty też, Piotruś, chyba. Ty jesteś duży, jak na. Przepraszam, duży, jak, jak na swój wiek. Jak na swój wiek. Zawsze tak. Mia... Ty tak wyglądał. Jak byłeś na przykład w podstawówce, też byłeś największy? O. Nie, no tym bardziej chodziłem do klasy sportowej, więc e, by, bywali, e, miałem tam w klasie jakichś chłopaków, którzy byli wyżsi tutaj na przykład, ale fakt, że zawsze byłem taki bardziej wyrośnięty i w gimnazjum już ważyłem chyba w drugiej klasie, ważyłem chyba 75 kg, chodziłem na siłą. Sam? Sam, no, z, z, ja, wa z Wagą. Ja z klasą tyle wasz. <grym> Naprawdę? Tak. Bo ty i... jesteś, wiesz, ty jesteś wielki, jak ja bym cię spotkał. Ja nie, szybko, nie, nie ja szybko y, zacząłem też y, więcej podjadać w życiu i też y, dużo. Chcia, chciałem po prostu kiedyś być duży i duży ćwiczyłem, ale po prostu no, jakoś genetycznie jestem wyrośnięty, pewnie dla, też dlatego, że całe dzieciństwo pływałem wyczynowo, więc na pewno też jestem wyższy od swojego ojca, na przykład, więc naprawdę bo to też mogło mnie wyciągnąć trochę, że jestem po prostu bardziej wyrośnięty, czy jakiś tam fizycznie po prostu lepiej zbudowany. A ty pływałeś A... wyczynowo, to znaczy ćwiczyłeś sport? Pływanie nie jakoś zawodowo. Od Gdańska do Szwecji i z powrotem na treningu. I jeszcze dwa telewizory miał. <laughs> Teraz możemy mnie dobrać, może kiedyś. A no całą podstawówkę i całe gimnazjum byłem na profilu sportowym w, szko w szkołach i pływałem. Byłem pływakiem. A jakieś osiągnięcia, medale? Mam tam jakieś medale, jakieś srebrne, czy tam brązowe, złote chyba nigdy nie miałem. W sztafetach jakieś tam złote, bo w sztafetach też pływałem. pływałem na mszosach polski pływałem. No, I właśnie dużo tego, było. kiedyś rozumiem, te co tydzień. Dzisiaj srebrnego byś nie przyjął, bo u ciebie albo złoto, albo nic. No, ale, ale czy złoto wpływanie teraz nie sprawdzajmy. Dobra, dobra. Słuchajcie, dobra, bo y, my chcieliśmy już Cię dawno temu zaprosić i mm -hmm. tak się składa, że to jest najlepszy termin, bo ostatni taniec się ukazał. Tak. Prawda, wczoraj urodziny. Trasa ruszyła. Jest, jest okazja. Trasa ruszyła. No i okazuje się, że top album debut global Spotify w tej dziesiątce jesteś Ty. I tak się zastanawiam, jak zobaczyłeś to zestawienie, co poczułeś? Bo to, to już nie wiesz jest to To jest wiesz, poważna sprawa. Przy że moje ostatnie płyty również byłem w tym zestawieniu i wtedy było to dla mnie wow. Tym bardziej, że wtedy mało polskich artystów się tam pojawiało. Teraz, czy to jest jakieś. Hmm, czy to wielki jakiś wyczyn? Dużo y, teraz. Co drugim co najmniej zestawiani, teraz się pojawiają jakieś polskie albumy już, więc mhm. to już nie jest dla mnie takie wow. Ale z, Cieszę się ogólnie, że jestem. druga płyta pojawia się w tym zestawieniu, jeszcze w zestawieniu, gdzie są akcje artyści, na przykład jak Drake akurat, bo też w tym samym czasie wydawał tą płytę, to jest... Foko się zobaczyć jakby w, w, takich wiesz, w takich nazwiskach. W rozmowie z Winim gadacie o tym, że yy, polscy raperzy bardzo tym amerykańskim się pasjonują, a ty się jarasz tym, co się dzieje w, w Europie. Tak, zdecydowanie, Francusi. ale ostatnio też bardzo się przestawiłem. Od jakiegoś roku strasznie się przedstawiłem na muzykę latynoską. Ja zawsze miałem tak, że bardzo się jarałem tym, co jest obok nas modne lub ogólnie w ogóle na całym świecie. E, Ameryka nie, wiadomo, kiedyś tam się słuchało, ale w ogóle nie jaram się amerykańskim chłopem aktualnie, jakim jest teraz. E, europejska muzyka, czyli to, co u naszy, naszych sąsiadów bardzo mi się podoba, tym bardziej, że zbliżone progresy... też do tego, co jest u nas. Są bardziej progresywni niż Amerykanie? Jest bardziej też zbliżone do tego, co jest u nas I, i muzyka latynoska ogólnie jest u mnie teraz top jeden. No dobra, a dotarły do ciebie takie słuchy, bo wypowiadasz się często o, artystu, o artystach z zagranicy, że ktoś dzwoni do ciebie i mówi kurde, no Kizo, ja cię zapraszam do mnie na featuring i ty wiesz o tym, że twoja y, y, muzyka jara Szweda, Niemca y, czy Ukraińca. Raczej Szwedkę, Niemkę i Ukrainkę. O tak. Wiesz o co chodzi? Czy znaczy, nie wiem, czy teraz to do nich trafia, znaczy, wątpię w ogóle, że problem z, 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 z muzyką w Polsce jest taki, że Polskiej muzyki najczęściej słuchają tylko Polacy, bo Do mam względu... świadomość, że nasz język jest bardzo trudny trudny i możesz to nie podobać po prostu za granicą, ale za to widzisz, ale za to nam się europejska muzyka na przykład mi podoba się bardzo, nie? A ty jesteś skromnym człowiekiem? Uważam, że tak. A w numerze Nam się udało rymujesz roz***łem polski rynek. Mało który polski artysta ma odwagę powiedzieć nawet w tej twojej konwencji coś takiego. Naprawdę tak uważasz? Cytuję, rozumiem poured… polski rynek Kito. Ta, tak, tym bardziej, że ja mam. <gry> tak, tak. <grytania i <grytania i <grytania> tak, tak. Tym bardziej, no a dlaczego, roz... dlaczego, używałem, dlaczego użyłem słowa Bo mam bardzo proste słownictwo ogólnie i, i słowo rozumiem jest y, adekwatne. Adekwatne do tego, właśnie co zrobiłem. A, a, po... a ile masz kasy przy sobie, na przykład dzisiaj, teraz? Wiesz co, nie mam dużo, bo jechałem tutaj, chwilę wcześniej kupowałem, to prawda benzynę, nie, akurat Rolexa byłem odebrać, więc mam mało. <grym> ja tego, tego, co masz na łapie? Nie, ten nie, to nie, jest nie, Stary, nie, nie. Co, co to, co, to, ale to w sklepie, czy bo teraz się czeka 10 lat pewnie. Nie, teraz takie wiesz, to teraz, teraz w dużo... Są wyprzedaże. Ja, jak się gdzieś tam człowiek później w te, w te kręgi tam bardziej jakby wkręci, w, w co osoby, co handlują zegarkami, no to dużo osób, co miało na przykład odbiory na, przykład na ten rok, to często te zegarki teraz oddaje z przebiciem potężnym, a ja po prostu jak jest dobra cena za te zegarki, to po prostu go biorę. Ale ty chcesz dlatego, że on ci pokazywał czas, czy żeby wyznaczał twój status między kumplami? Ten Rolex? Nie, w ten sposób status bardziej, e, jak kupiłeś pierwszego, no to jak kupisz pierwszego, no to później kupujesz chyba kolejne. To jest tak. Taka zajawka, co to zrobiła. A, a ma, same, ma, ale przede wszystkim to po prostu, e, jak wywinował teraz Rolex, używam tego po prostu jako e, tak, inwestycje i wrażenie po prostu pieniędzy, bo uważam, że pieniądze teraz na koncie tracą straszne wartości. A w Czyli zegar... poradnik inwestora, Rolexy. Ja uważam, że jest to fajny sposób. A ile masz rolków? Aktualnie, no teraz może. Raz, dwa, Raz, dwa trzy, trzy, cztery. No, kupiłem się piątą, ale ten komuś tam oddam. Dobrze, pięć rolków. Dobrze. A powiedz mi, czy ty jesteś ambitnym twórcą? Czyli mówiąc inaczej, ambitny, stawiasz sobie trudne cele? Czy liczy się dla ciebie bardziej sztuka, czy dobra zabawa? Serio pytam. O czy aktualnie. Yy... Na tym etapie życia, w którym jestem, to y, przewyższa bardzo zabawa tutaj tym wszystkim, co teraz dzieje mm -hmm. i fajnie, że bawiąc się mogę to jeszcze zamienić w, w gotówkę y, czy duży przelew, mm -hmm. ale y, kiedyś chyba byłem bardziej ambitny, może przez to, że nie miałem, a jak później człowiek ma, to się jednak trochę... Le stajesz się leniwy? Leniwy zawsze byłem, ale, <laughs> okay. ale jak trzeba, to zap***alam. Okay. Ale po, poczekaj, bo to też jest tak, że my obdzwoniliśmy kilku Twoich kum. Tak. I wszyscy mówią, że Ty jesteś w 100% profesjonalny, nie spóźniasz się. To, że się łatwo denerwujesz, o tym zaraz porozmawiamy. <grym> Ale. Mało tego, spróbujemy to sprowokować. Więc może to jest taka jakaś kokieteria, bo Ty też w wywiadzie z winiem powołuję się, bo, bo oglądałem i bardzo lubię też winiego. Hmm. Y, mówisz, że to jest tylko etap w, w historii Kiza muzyka, że zaraz może się znudzić i ty masz jakieś plany biznesowe na taki swój autorozwój. Głównie muzyki. to, o czym teraz myślę, to uważam, że w muzyce zrobiłem już dużo i myślę, że ciężko już będzie mi przebić to, co osiągnąłem, ale mam bardzo dużo, co codziennie się budzę z kolejnym nowym pomysłem, co chcę robić poza muzyką, Chcę wykorzystać to, że ludzie polubili bardzo moją osobę ogólnie, i że mam takie rzesze fanów, i ogólnie to, że jest, stałem się memiczny, mimo tego, że po prostu taki jestem. A akurat bycie memicznym to w Twoim przypadku jest komplement. Znaczy te memy są ale ciekawe. Ja, właśnie, jest, kilk jest kilka takich osób. Jest Robert Makłowicz, któremu memu nigdy nie zaszkodzi. Jest Aleksander Kwaśniewski, dokładnie to samo. Tak. I ty też. Tak, tak. Nie tak. wiem, czy to towarzystwo Ci odpowiada, chociaż Kwaśniewski radę. Dobrze byście się bawili. Ale powiedz mi w takim razie, za co? twoi fani, widziałem to, co się działo w Sopocie. To nie, nie, niewiarygodne, to my, to sukces. Niewiarygodne. Za co cię lubią te dzieciaki, za co lubimy cię my, jak myślisz? Oh. Czyli mówiąc inaczej, na czym Twoim zdaniem polega fenomen Kizo? Bo idziesz jak burza. Trafiłeś do umysłów młodych ludzi. Myślałeś o tym? Analizowałeś to? <laughs> Znaczy, ja mam, zawsze mam takie podzielone zdanie, że mam dużo fanów, ale wiem, że mam też taką samą chyba grupę, która mnie też nienawidzi. E, ale tym się totalnie i uważam, ale to że To tych masz za darmo. Tych masz, masz za darmo. Tak. tak bo to jest to. Może głównym jest właśnie to, że, że właśnie. Fenomenem Kizo jest to, że Kizo jest tylko jeden. I nie było takiego Kiza i już nie będzie. I może to jest właśnie, to jest właśnie, to jest właśnie tego fenomenem. Ale. ale... ale nie, chodzi no, o, na, na ten fenomen musicie coś składać no. jakieś cechy. Ta szczerość, o której ty mówisz. Słuchaj, tak jak powiedziałem, nie, nie zrobiłem nigdy kreacji. Kizo to jest po prostu to jestem ja. I jestem Patryk Kizo, kierownik. I. Tak. I, Ładnie to nazwisko, masz. I wiesz co. I, po prostu, jeżeli ludzie polubili po prostu mnie za to, jaki jestem, to. Ale myślę, że to jest szczerość, bezkompromisowość, humor, czy może apetyt na życie, a może też, jak sam często mówisz, bolesne dzieciństwo. Dzisiaj na trzy małżeństwa dwa się rozpadają. Jest mnóstwo dzieciaków, które żyją piekielną samotnością. Może ty dla nich jesteś dowodem na to, że można kiedyś to dzieciństwo zostawić? Może to jest tak. Myślałeś o tym? Że jesteś wzorem dla ludzi. Nie, to, nie, nie, o, to, nie o, tym, o tym nie. Nie? nie, nie. nie? nie. A jakbym ci zadał takie pytanie, jakie twoim zdaniem talenty dał ci Pan Bóg? Ty jesteś wierzący? Nie, bardziej jestem ateistą. To, to tak jak chyba my. Mhm. Znaczy ja na pewno, Piotruś, się jeszcze waha. Mhm. Jakie talenty dała ci w takim razie natura? Dała ci, da, Dali ci rodzice? Dało ci, wiesz, bycie w takiej, a nie innych... W takie, a nie... Znaczy, jeżeli... jeżeli... Ten fenomen Kiza zaczął się od muzyki, to uważam, że głównym talentem, który po prostu gdzieś tam mam, to, to właśnie jest to, że potrafię zrobić tę muzykę i że ludziom się ona podoba, że po, po prostu jestem artystą, ale chcę się otworzyć teraz bardziej i pokazać ludziom, że potrafię też być artystą w każdej innej dziedzinie, I... do tego mówię, no, Kiza jeszcze będzie bardzo dużo. No. I, jeszcze I jeszcze więcej. Ale, Ale nie, nic nie zdradzisz, nic nie zdradzisz. Nie mogę, bo chcę, chcę wszystkich zaskoczyć. Nie, nie, nie chcę żadnych przesłanek w ogóle mieć tego, co je, co, czym ja teraz zaskoczę, ogólnie Polskę, nie? Mhm. nie Ale ch nie chcę ci... żadnych przesłanek, chcę po prostu, prostu wejść i <laughs> po, po, jakby możemy to ponowić, Możesz. Chcę rozwijać. Dobrze. System. Powiedz mi. Bo, Wszystko. Bo jest, też jakby fajnie. z racji tego, że, że w pewnym momencie wiesz, no, stworzyliśmy takie medium związane z hip-hopem, to obserwowałem Twój, twój progres wielki. I na początku Kizo był ciekawostką. Jest, wszyscy, wszyscy drapali się po głowie, o co chodzi, nie? I w pewnym momencie kilku zawodników ciebie uwiarygodniło. Że, że do, do ciebie po, przycho, po, podchodzili ludzie z takim dystansem, ale to, co zrobiłeś z tym, i z nagle oni cię uwiarygodnili, ty bardzo wypłynąłeś My W, w streamie? Myślę, że tak. W streamie, nie? Aha. I pytanie jest, czy się zgadzasz z, z tą koleją rzeczy, że ty po prostu dzięki kilku zawodnikom, stałeś się pełnoprawnym członkiem społeczności, tej mainstreamowej. Nie Wiem, czy dzięki nim, czy, czy, to, była, czy to była selekcja przez, wykonana przez fanów, ale, ale, oni ale stali... na pewno na pewno. To się w dyplomacji na pewno, nazywa listy uwierzyć. Na pewno na pewno duże, promesa. Na pewno duże, na pewno duże ksywy w chłopie, z którymi pracowałem, byłem zapraszany w pracę lub, lub jak zapraszałem. Na pewno dałem mi to, że szersze po prostu grono ludzi poznało moją ksywę. To jest oczywiście, że tak było. Ale powiedz mi, bo tak teraz. Ale nie twierdzisz, że na czyich plecach usiadłem? Nie, nie, tego ksywę. nie powiedziałem. To jest... a, a byłeś kiedyś u logopedy? Fa? Kiedyś tak. I, bo, bo to wiesz, że ty nie mówisz. Znaczy, jak na hip-hopowca mówisz dosyć niedbale. To nie. Tak. Jest... I gatunek muzyczny, który. Ja mówię, ja mówię szybko ogólnie. Mówisz szybko, tak. I mi, mi, jak do, do czasu, kiedy cię nie poznałem, wydawało mi się, że ja mówię szybko. Ale jak usiedliśmy do rozmowy, to ty byłeś dwie szybkości przede mną. Nie boisz się, że to może dziś rzucać na twoją komunikatywność. Na przecież chodziłeś do logopedy, myślałeś o tym, żeby poprawić warsztat, czy nie? Czy to jest okej? Okay? Kizo się tak na kubę spojrzał. Ja dlatego ja nie patrzę mu w oczy. Jak czujesz jakoś... to pytanie słuchaj. jako agresję? Nie, to... nie, nie raz... o, słuchaj. Z kim mam się dogadać, to się dogadam. Mhm. Kto mnie ma nie zrozumieć, to i tak nie zrozumie. Okay. A, ale się nie martwię, mam na pewno taki warsztat. Bardzo dbam teraz aktualnie o, o, o swój instrument, czyli o głos. Mhm. A wykonuję dużo ćwiczeń właśnie na dykcję, żeby lepiej te numery wykonywać i. Ćwiczysz na dykcję? Ćwiczę dykcję, a, a ja... chodzę, chodzę też na emisję głosu ogólnie, chodzę na lekcje śpiewu. Okej, okay, a tu tak, widzisz, no to Tak, bardzo dbałem jakby, o to i chcę się rozwijać również muzycznie, chcę się rozwijać. I też y, ćwiczę na co dzień też dykcję, żeby te kawałki w przyszłości były dużo bardziej wyraźne, bo też mam świadomość czasem, że ktoś, kto mnie nigdy nie słuchał, może nie, czasem mnie nie zrozumieć, bo mogę nawijać niewyraźnie lub mam taki głos, że ktoś może tego nie rozumieć. No, a, fachowo masz bas. Bas baryton, dokładnie tak, bas baryton. Nie I, 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 I... ale... No, nie wiem... Jeżeli ponad pójdę do logopedy i ten to i tak będę tak, tak samo gadał. Zawsze gadałem tak szybko i tego nie... A powiedz mi, gdybyś kiedyś zarejestrował w ZAIKSie tekst smacznej kawusi i kapusi, to ile byś dostał kasy dzisiaj? Jakby płacili to za każde użycie tego wersu w, inter w internecie na przykład. To ile byś zarobił? No bo to jest taka legendarna twoja odzywka. Trochę, trochę tak. Zrobił się z tego potężny wir, ale pamiętam. I to tak <laughs> nagle, niespodziewanie. Eee, I super, <laughs> super, no... <laughs> Fajnie, że młodzież czasem powie coś konkretnego z dobrą treścią. A nie przeraża cię to, że. Bo jak dzisiaj mówiłem, jeszcze będąc w Gdyni, bo my jesteśmy sąsiadami przez Sopot, tych jak Gdynia, to bardzo wiele... Mu, kto będzie gościem? Ja mówię, Kizo. A to ten, co mówi smaczej kawusi i. Kapusiń. Nie, tak. nie przeraża cię to, że taka rzecz trochę z zewnątrz e, stała się taką twoją etykietą, takim grawerunkiem na twoim wizerunku, że najbardziej jesteś kojarzony z tym? Hmm. Nie, bo nie lubię bardzo kapuściostwa i, i jakby nie uważam mi to w żaden sposób, że, że taka treść się jakby okay. y, 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 kojarzy z moją osobą. A z tego jesteś bardziej dumny, czy również z popularnego, kiedyś nie miał, teraz ma? Kiedyś nie miał, teraz ma, jestem bardzo dumny, tym bardziej, że... Yy... To był kiedyś, padłem ofiarą takiego trollowania w internecie, że wszystko, czego nie robiłem, to ludzie mówi, a co jest, to, to kiedyś nie miał I było to na początku hejtem ogólnie. Mm -hmm. To, że nawijam niby cały czas tym samym, że, właśnie, że kiedyś nie miałem, a teraz mam. I to się stało kiedyś e, hejtem ogólnie, a ja to obróciłem m, pewnym kiedyś takim zabiegiem, takim numerem. E, obróciłem to jakby na, na swoją korzyść, i teraz stało się to. Fajnie, że ludzie się tym utożsamiają dzisiaj. Ale to jest to jest dobry. Jakby ktoś chciał napisać twoją biografię, to to jest dobre zdanie o, 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 opisujące twoje losy kiedyś nie miał, teraz ma mhm. tak myślę, że tak. Tym bardziej, że moja muzyka w... tak, która rozpoczęła całą moją taką karierę w tym streamie, e, opierała się właśnie o tym, że nawijałem o tym, co dzisiaj mam, a czego nie miałem. A czego nie miałeś? Dużo nie miałem. A to wymieńmy, mamy czas. Jeżeli to cię nie krępuje. A i jeżeli chodzi o stan materialny, to wiele rzeczy nie miałem, które dzisiaj posiadam. A i na pewno kiedyś nie miałem tyle rozumu, co mam dzisiaj. Aha. A coś więcej? Emocje, miłość, braterstwo, solidarność, kumplostwo, lojalność. to to miałem gdzieś zawsze w sobie tak naprawdę, ale nie, nie zawsze to pokazywałem. Mm -hmm. mm -hmm. Nie, bo ja mam takie wrażenie, że mm, jak się. Patrzy szeroko na ciebie, to są takie trzy elementy składowe. Roznegliżowane kobiety. Zgadzasz się? Lubię. Szybkie <laughs> samochody. Lubię. Lubię bardzo. Dobra zabawa. To są niezbędne elementy. Masz takie wrażenie, że to jest przyprawa, która musi się pojawić w każdym numerze, bo w ten sposób możesz stracić wiarygodność u ludzi? Myślisz o tym? Mm. Nie, nie. Jeżeli chodzi o robienie muzyki, to ja sobie biorę muzykę taką, jaką, na jaką mam teraz ochotę aktualnie. I. Yy... Jeżeli mam jakiś okres w życiu, tak jak ostatnio, że dużo się bawię i korzystam z tego, co mi po prostu los dał, to jeżeli u mnie jest dużo teraz. Nagi, Półnagich dziewczyn, dużo samochodów i dobrej zabawy, mhm. to to u mnie teraz będzie. Jeżeli zmieni mi się w życiu, e, jeżeli nagle mi się coś odmieni e, w życiu i nie będzie wyglądało tak jak teraz, to będę robił inną muzykę. Ja robię zawsze muzykę taką. Moja muzyka zawsze, e, każda pyta opiera się na tym, w jakim ak ak jak ak aktualnie przebiega to w moim życiu, jak to właśnie wygląda. I jeżeli teraz jest dobra zabawa, to pyta za o tym, że jest dobra zabawa. No dobra, to może, może idąc tropem Kuby, mhm. to w takim razie, gdzie jest Kigi za 10 lat? I o czym, jak sobie tak pogdybamy, po pomyślimy, o czym będzie rapował Kizo za te 10 lat? O szczęśliwym związku z kobietą? O tym, że się ustatkował? Więc to na razie wybiegam tylko dwa lata w przód, bo mam... Nie, nie, e, mam jakby... Mam w życiu zaplanowane tak, że powiedziałem sobie od górnie jakiś czas temu i tego się trzymam i będę się tego trzymał, że po 30... Zmądrzeję do pewnych... <grym> yy, nie, obiecuję. nie obiecuj, nie obiecuj. Mam to zaplanowane, że po, A, po, 30, A, po 30 zacznę myśleć e, dojrzale o pewnych rzeczach, o których teraz w ogóle nie myślę. E, I to będzie na przykład stała partnerka? Na przykład. To nie, będzie na przykład niebranie narkotyków? Zobaczymy. A, <grym> to będzie na przykład racjonalne spożywanie napojów alkoholowych? Tak. I to będzie na przykład myślenie o rodzinie? Dokładnie. Okej. Okay. I nie wiem, Piotruś, mnie, jak jestem za granicą, bardzo wiele osób bierze za Niemca. Mojego mm -hmm. kumpla i wspólnika Janusza Palikota za Francuza. Nie wiem, za kogo. Mnie za Niemca i to jest też pytanie do... Do, do Kizo, Kizo. bo jestem Kizo. ciekaw, jak jesteś za granicą, czy biorą cię za gwiazdę, no bo możesz tak wyglądać, za kibola, czy za Rosjanina na przykład? Najczęściej mówią, że yy, że Russia, najczęściej mówią, no. Co nie, to fakt ciebie, jest. A to nie jest dla ciebie niebezpieczne? Takie skojarzenie? Bo to nie jest komplement. I to nie mówię w kontekście ich. Ostatnio na pewno, tak, tak. Ostatnio, ostatnio może być, ale ostatnio byłem, że byłem. W sumie tylko do Dubaju jeździłem z czasu, więc. Jak e, mnie to nie dziwi? Tam. Tam raczej mnie ich w ogóle nie zaczepiał, nie? No ciebie trudno w ogóle zaczepić, bo ty masz przed takie, jak ja jestem w pasie. Ale chodzi o to, że na przykład. Jak najczęściej, po rosyjsku o ciebie mówią. Tak, że najczęściej mówi, że. Znaczy, jak na przykładowo, czy we Francji gdzieś przy, przy Wieża Eiffla, czy, czy w innych mhm. takich miejscach turystycznych, czy w Barcelonie gdzieś tam po La Rambli się prze, przechadzam, mhm. e, no to najczęściej, jak nawet idą e, czy Afroamerykanie, mhm. e, z. To e, wiadomo, tam coś się zapnie na rękę, tu coś tego, tego, jak mhm. po ramieniu, już, mhm. już popłynęłeś tam w 10 euro, nie? Tak. E, no to najczęściej, że, że rasie, rasie, A ja mówię, mhm. że nie rasie, mówię, że. Poland. Poland, jeszcze. Poland. I Holland? A to ola, ola, ola. Słuchaj, próbowałem ustalić według Twoich numerów, jak wygląda Twój normalny dzień. Według Twoich niektórych piosenek. Śpisz do, do południa, śpię, co trzeci dzień do fryzjera. To jest wers. Zgadza Ta się? To jest tak? drugi, no. To jest fryzura po fryzjerze teraz? E, tak, byłem dzisiaj i, i Czyli tak. za dwa dni będziesz znowu. Co dzisiaj mam za dzień? Poniedziałek. Poniedziałek. Tak. E, w środę albo w czwartek pójdę, tak. Dobrze. E, wy, wychodząc, składam Hugo Bossy i Rejbany. Buty. buty Model żaden tani. Tak, tak to wygląda? No zgadzasz. Tak, bo teraz trochę inne marki noszą okularów, ale bossa ciuchy do dziś, tak. Ale to muszą być rzeczy jakościowe czy drogie? Czy to są mają być ulubione? Bardziej jakościowe... Wiadomo, że lubię sobie kupić też drogie rzeczy, mm -hmm. a, ale problem z takimi, na przykład przykładowo, jak masz to Miri, mm -hmm. a, czy inne takie marki, problem jest często tak, że ja w nie nie wchodzę, bo one są po prostu niszczyte na, 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 na takiego gościa jak ja. W tym jest problem, dlatego noszę inne jakieś tam, mam jakiś upatrzone Premium marki, ale nie mam jakiejś takiej bardzo lubię, jestem holikiem, bardzo lubię chodzić na zakupy. Jesteś lubię... Jest uzależniony od zakupów? Tak mi się wydaje a, a na co wydałeś? Jak, jaką rzecz kupiłeś najdroższą, jeżeli chodzi o ciuchy, o taki hedonizm, powiedzmy, estetyczny? Co no to ten... nie wiem, nie, tak nie masz bardzo tam. Dąc, się jakieś t-shirt na przykład za 2000, ale to. To nie, to nie. No to, nie, to, to, nie, to, nie. to kędzior ma dużo to roz, Nie, to kędzior. To, to legend. <hłas> <hłas> Jego szafa kosztuje tyle, co. ja mam posiadane na kocio, ale. Na śniadanie o 12 schodzę w klapkach, nowy dres, MT z Rolexem w komplecie. To ty? Zgadza się. To, to się zgadza, tak. Czy ty długo byłeś biednym chłopakiem? Znaczy, czy byłem biedny, czy nie biedny? Yy, nie, czy nie istnieje, istnieje gorsza bieda niż ta, w której ja to uważam, zawsze. że byłem. To zawsze. Ale no uważam, że no, no nie miałem pieniędzy ogólnie jako młody chłopak. Mm -hmm. I dużo yy, dużo za... Na to, żeby mieć te ale pieniądze. Ale, czy to właśnie determinuje taka sytuacja życiowa, do tego, że po prostu masz ten ciąg na bramkę cały czas i masz tyle pomysłów i chcesz udowadniać, i chcesz zarabiać, i chcesz po prostu mm, może nie o tym zapomnieć, ale, ale czy to była taka motywacja? Czy to nie jest, jest tak po prostu tak, że ty się dzisiaj boksujesz? Bo wiesz, to znalazłem fajne, dzisiaj rzuciłeś hasło Eminem. Ja go do, do pewnego momentu śledziłem. On w jednej ze swoich biografii powiedział. Hip-hop to przytułek niekochanych dzieci, którzy swoją dziecięcą rozpacz przekuwają w gniew, seksizm, alkoholizm, a w efekcie sukces. To po**** świat biedaków, którzy są bogaczami. Podpisałbyś się? Myślę, że tak. Bo to, jest, to są brutalne słowa. Brutalne, ale coś w tym jest. Czy masz takie wrażenie. To, on też, to było pewnie pisane, w, on trochę w innych czasach, mm -hmm. to pewnie chodzi mu o inne czasy, ta, muzyki. Ta. Dzisiaj artysta może zostać każdy, i może mm -hmm. to nawet być najbogatszy Polak w Polsce, może zostać nagle raperem, jeżeli mm -hmm. zrobi coś, do, co po, wiesz, porwie ludzi. E, ale ale, ta prawda jest ale jak życie. pamiętam, jeszcze moje początki kiedyś, albo jak się jak był ulicznego hip hopu no to, to tak, no, to jest, ale to jest coś. tak, że swoją dziecięcą rozpacz cytujące ma przykuwasz w gniew seksi z alkoholu. To wszystko, to jak dzisiaj wyglądasz, jak ten przysłowiowy półtora miliona dolarów, to jest walka z przeszłością, z cieniem, z tym biednym kizo, który kiedyś po prostu miał najsłabsze buty w klasie? To jest coś takiego? Czujesz, że odkuwasz się za nie swoje błędy? Nie, dzisiaj, dzisiaj żyję tak naprawdę tym, co dzieje się dzisiaj i fajnie, że to, to jak żyję sobie fajnie dzisiaj i to, że jestem, uważam, że jestem, jestem szczęśliwy ogólnie na co dzień. To uważam. E, to fajnie, bo przyćmiewam i to, co było kiedyś. Mm -hmm. I naprawdę czasem po prostu muszę usiąść i złapać refleksję, żeby sobie mm -hmm. przypomnieć to, jak, jak się wychowywałem i, tamte I wtedy czasy. I ty się uspokajasz i myślisz, że teraz jest tak, dobrze? I mówię, że kwa, że jest udało się. Dobra, to teraz ostatnie pytanie, bo zrobimy przerwę. Ja się... y I możesz się na, to, na to, tym pytaniem kilka minut zastanowić, dobra? Czy jest Ale taki... jeszcze przed przerwą odpowiedź. Czy, tak? Nie, po przerwie A, okay. odpowiedź. Czy jest takie pytanie? Którego nie chciałeś, żebyśmy ci zadali. I Jak ono brzmi? I po przerwie nam je powiesz, okej? Okay? Bo tak się oczy zaświeciły, tak. jest takie pytanie. Jest takie pytanie, zaraz wracamy. Tak. Nie, jest takie pytanie, czy nie? Nie, nie wiem. Jestem gotów na wszystkie, a nawet jeżeli jakieś pytanie będzie dla mnie niewygodne, to yy, tak. umawiam, odmawiam składanie zeznań i, i tyle. Nie, nie będzie tutaj 60 dzisiaj. Nie. No to smacznej nie. kawusi, kawusi. tylko na Partnerem podcastu jest Buch. Bezalkoholowy. O, 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 jesteśmy. Naszym gościem dzień po swoich urodzinach, chwilę po wydaniu y, płyty jest Kizo. Lat 26? Lat 20... Trudno uwierzyć, 28. wygląda... 8. 28. 28. Patrz, a jeszcze pół godziny to miał ale, ale, ale to miło, ale to miło. To naprawdę szybko rośnie. Może, może trochę odmudniałem tutaj przez pół po... godziny. <grym> na, na humanie wychowany. Dobra. Przy, przy was może wyglądam, od odmładzam się. Dziękujemy ci bardzo, szczególnie w moim imieniu. <grym> e, dobra, to teraz wróćmy do pytania, które ci zadałem a propos pytania. Błeś skonsultować maja, z menadżmentem? Y, czy, e... czy jest takie pytanie, którego nie chciałeś, żebyśmy zadali? A... Jak ono brzmi? A, widzisz, to... I my ci to odpowiemy to na to. zrobię coś. inaczej. To ja. E, jestem świetnie przekonany, że masz na pewno jakieś pytanie, które wiesz, że będzie dla mnie niewygodne. Mhm. A jeżeli ja bym na przykład teraz wymienił Ci e, treść pytania i później mi się okazało, że nie macie takiej treści pytania, to sam się manewruje w Dobrze, to pytanie? No tak, to ja, to, to, ja, to ja zacznę. To ja zacznę, no. Kizo. Wiesz, że cię szanuję i, i cię cenię i lubię. Byłeś niekochanym dzieciakiem. Hmm. No. E... To jest to pytanie? Może zależy przez jakie osoby, o. Kiedyś powiedziałeś mi, że nie wiesz, czy Twoja mama jest z ciebie dumna. Nie ma, wiem. Macie, macie trudne relacje? Tak. No, do jakiegoś czasu tak. A masz o, odwagę o tym opowiedzieć, czy, czy, czy nie? No. Mm, tu nie ma za dużo co mówić, wiesz, jakby. No nie. nie od dawna i to nawet od mego dzieciństwa nie było nam jakoś, jak po drodze się dogadać. O. Mm -hmm. A można sobie z tym poradzić? Y oczywiście. Myślisz, że tak? Że, że, że już jesteś z tym OK? Dziś? Prędzej czy później może najdzie mi coś że będę chciał to wyjaśnić i poruszyć to, ale nie teraz. I Twoja podobizna w fioletowym dresie trafiła na jeden z bloków na przymorzu. Y tak. Chyba powód do Dumy. Y rodzice twoi byli dumni? Mama, tata. No, tak jak mówię, no, z, z moją matką nie mam kontaktu od mm. dawna, mm -hmm. a lecz liczę, że wszystko u niej dobrze i, 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 i... A nie chcesz jej pozdrowić teraz? Znaczy, jeżeli słucha, to pozdrawiam. A jak ma na imię? Aneta. Pani Aneto, pozdrawiam. A, ale z... z e, w wieku... W, to miałem 18 lat, jak na przykład z moim ojcem bardzo mi się poprawiły a, relacje, tym bardziej, że nie pamiętam czasów, gdy mieszkaliśmy razem, później już byliśmy osobno mm -hmm. a, i ojciec jest dumny na pewno, to wiem. Ty nawet w numerze Życie jest piękne chyba rymujesz, ojciec jest dumny, nie, ma, nie musisz się martwić, tata. Rozumiem, że to, to twoje. Tak, kwestia. bo na pewno kiedyś byłem, e, byłem młodzieżą, którą pewnie trzeba było się martwić, ale dzisiaj nie musi. A podobno ojciec powinien być pierwszym bohaterem, pierwszym wzorem, pierwszym kumplem. Taki twój był? Nie. Nie był taki? To kto był najbliższą tobie osobą? No, do 2005 roku była to moja babcia. Mhm. Jak babcia miała na imię? Teresa. Mhm. Tak, to była moja najbliższa osoba, która jakby wychowywała mnie. I później można powiedzieć, że zostałem trochę sam i... Czy sam się skazałem, czy byłem skazany? Może nie skazany, bo, jakby, bo wyszło mi to tak naprawdę dobre, ale byłem takim dzieciakiem z ulicy i, i, i głównym moim rodzinom byli wtedy kumple. A, a był taki taka osoba na tym podwórku, może trochę starszy kolega, który zastępował mamy tatę brata. Był, był nie, nie, bo, czemuś, nie, bo nie? jakby też jestem jedynakiem, więc y, mhm. nie znam takiej, wiesz, nie doznałem nigdy tej takiej relacji, y, jak to jest mieć rodzeństwo, tak? Ale, Ale czy, mam wielu. ktoś takich, kto, kto wziął Patryka i mówi, chodź, zrobimy taki, nie, tak. Nie, 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 to, to właśnie nie. ja byłem zawsze taki, że trafiałem w różne miejsca, w różne sytuacje i y, dużo widziałem. I najczęściej, wszystko, co, co mi się złego wydarzyło w życiu, najczęściej było jakby spowodowane tym, że sam jakby sam byłem temu winny. Co mnie dużo nauczyło. A ty na podwórku byłeś, bo to zawsze pytamy, czy to lewy, czy Trzaskowski, czy, czy żebrowski. Ty byłeś na podwórku bity, czy to ty biłeś? Bity nie byłem. Czyli to jest odpowiedź na. To bity nie byłem. Czyli to ty bi, 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 biłeś. Nie, nikogo nie biłem. Nie, bo ja powiem ci tak, jak patrzę na te twoje klipy pełne rozdmuchanego hedonizmu, seksu, tej nieustającej balangi, to chci, mam taką potrzebę, żeby cię zapytać, bo jestem po prostu ciekawy. Ty byłeś, byłeś szczęśliwym dzieciakiem? Nie. Mhm. A co to znaczy? <laughs> A... Jakby. Nie no, nie, no, zdecydowanie nie byłem szczęśliwy. Dzisiaj jestem szczęśliwy, wtedy nie byłem. Mhm. I no co mam powiedzieć, no dużo się działo złych rzeczy. Kiedyś jakby musiałem na wiele rzeczy patrzeć, czego nie powinienem jako młody człowiek, powinienem tego, nie powinienem tego doświadczać. A nie chcesz tego powiedzieć, co było? Był, był u mnie w domu alkoholizm hmm. i to długo i musiałem z nim żyć, z tym żyć po prostu. Był to... nie, że doświadczałem jakiejś przemocy, broń Boże, w domu czy coś, ale oglądałem po prostu dużo rozpaczy ludzi, hmm. na pewno się gdzieś to odbiło. I wiem, że, zna, wiem po prostu, że alkoholizm jest straszną chorobą. Mhm. A, tym bardziej, że no, wychowywałem się mając to y, po prostu na co dzień. I. A ja mam taką diagnozę, a propos tego, co ty mówisz i dlaczego lubi, lubią cię Polacy. Bo jak ja na ciebie patrzę, i też minęliśmy się kilka razy, z, z, byliśmy na kilku balangach, robiliśmy razem bardzo głupi serial. I mi się wydaje, że ty masz w sobie niespotykane pokłady ciepła, dlatego ludzie do ciebie tak grną. Gl I ty emanujesz takim, taką... takim ciepłem, którego być może nie doświadczyłeś, ale chcesz innych obdarzać. Czy mhm. moje spostrzeżenia są słuszne według ciebie? Że ty masz wielką potrzebę właśnie przytulenia się jeżeli do innych? Jeżeli ty tak to odczuwasz, innych? jeżeli e, też e, znajdą się inne osoby, które powiedzą, że też jakby to tak odczuwałem, to może tak jest. Może ja robię to po prostu naturalnie, ze mnie tak wychodzi, a, ale czy, czy jakby. Problem jest taki, że, że ogólnie, przez to, co teraz się dzieje, przez to, że jestem artystą i jestem też popularny, jakby to. To pewnie też doskonale na tym wiesz, że. Tworzysz taka niechęć do ludzi ogólnie, nie? Na co dzień. Masz po prostu tak. dość ludzi, pracujesz z nimi na co dzień, e, nie mówię tu o swoich przyjaciołach, czy e, ludźmi, z którymi współpracuję, czy, 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 czy teraz na przykład o swoich menadżerach, broń Boże. E, mówię o osobach, które po prostu są po stronie, się nagle pojawiają, są, czy to nawet fani, czy, czy ten, kocham ich oczywiście, ale masz nagle dość ludzi czasem, chciałabyś naprawdę odpocząć, albo zacząć żyć jak, jak normalny człowiek, mm. tak? Albo rob, wykonywać te same, te, te same proste rzeczy, co oni na co dzień, ale nie możesz tego zrobić, bo jesteś skazany przez to. Właśnie, że oni ci to uniemożliwiają. Mhm. I tworzy się tak, że zacząłem czasem mieć niechęć, potężną od ludzi, zacząłem nagle ich nie lubić czy coś. Ale jeżeli chodzi o, o swoich przyjaciół, czy dobrych ludzi, czy coś. Zawsze zrobię co tylko mogę, żeby wszystkim pomóc. Jakby... A powiedz, ty powiedziałeś mi w programie u mnie. Mm. Że między 18 a 19 rokiem życia miałeś gorszy okres w życiu, i że udało Ci się z tego wykaraskać. Bardzo unikasz tego tematu i nie masz ochoty dzisiaj pogadać z nami, co się wtedy wydarzyło. Macie, miałem taki. no Miałem rok. <coughs> miałem rok, połem przygód. Mhm. E... Co to znaczy? No, miałem. Jakby Traf... <coughs> to powiedzieć, o tak. <coughs> Robiłem różne rzeczy. Co z różnymi, ogólnikowo mówmy, bo Dobrze. nie mam zamiaru też sobie sam zaszkadzać w żaden sposób tutaj na tym nie. wywiadzie, ale robiłem różne rzeczy z różnymi osobami, trafiałem w różne środowiska, które też poniekąd mnie wychowały. Ale to byli kryminaliści? Działo się to, że to, To byli kryminaliści? A kto jest kryminalistą tak Człowiek, który wyszedł z kryminału. Albo... Aha. Oprócz... To, to nie, to mam dużo kolegów po kryminałach, ale mhm. nie nazywam kryminalistami, tylko najczęściej moimi dobrymi kumplami. Ludzie z przeszłością. Ludzie z przeszłością, to wiesz. No, Kryminalista to jest takie brzydkie słowo mhm. bardzo. Ogólne, Dobrze. Mhm. Ludzie, którzy mieli ten nieszczęście w życiu, że CBS się na przykład zaangażowało w ich aktywność. No na przykład, tak. Twoją tak, też, tak. nie? CBS też się kiedyś odwiedziło. No nie, nie, właśnie nie odwiedziło mnie, tylko. Ja byłem w tym miejscu, w tym czasie, tak. E, tak, ale no i tam, no i to tak był ro początek roku, właśnie się tak zaczął, że mnie zatrzymano. E, wtedy, wtedy natychmiastowym się jakby z domu rodzinnego wtedy e, się wyprowadziłem. Mm. Był to ciężki dla mnie trochę okres ogólnie, tak nagle z dnia na dzień bez pieniędzy gdzieś poradzić. Miałem długi. E, nie z każdym, miałem po drodze wtedy. Dużo się wtedy działo. Wpadałem w też w jakieś inne kłopoty i problemy, ale głównie problem był taki, że miałem, nie miałem wtedy pieniędzy, ale miałem długi, a musiałem jakoś żyć. Mm -hmm. No i wiązałem jakoś koniec z końcem, jak tylko mogłem. Przykładowo na przykład. No, to były nieduże kradzieże, ale musiałem na przykład kraść na śniadanie, produkty spożywcze czy coś. Bo, no bo, mm. bo miałem tak, że każdą sztukę, którą miałem, odkładałem na długi, które wtedy miałem, które nie były moimi długami, to też był problem, bo miałem długi, które. Ale ja nie rozumiem, ja może mało oglądam Patryka Wegi. Znaczy co? Ktoś się wmanewrował w długi, czy po prostu w pewnym momencie, jak w filmie? Chyba dług... sam się wmanewrowałem, ale jakby. Nie chcę, no, o tym trzeba mówić. było je spłacić, rozumiem. Musiałem spłacić po prostu okay. pieniądze, które jakby no, nie były, jakby to, to nie był mój dług, ale miałem tak, że wiedziałem, że należy to do mnie. Ten obowiązek i, i miałem, ja zawsze mam tak, że ciążyło mi to. To mnie właśnie dużo z szacunku do pieniędzy później to nauczyło, że nigdy w życiu żadnych długów nie mieć, nigdzie nie. A I... czyli wyprostowałeś wszystko. Tak, wyprostowałem i no i dlatego to był główny problem. Te, ciężki ten rok był dlatego, że. A... Musiałem jakoś żyć, a wszystkie pieniądze po prostu jak najszybciej chciałem oddać okay. i to był problem. Dobra, że... to, to pójdźmy na, na skróty. Ja napisałem to w swojej biografii. Mój, mój największy grzech i, i kłopot z prawem, jak byłem na ku studiów, handlowałem bronią. Sprowadzałem z Czech pistolety, które tam były pneumatyczne, tutaj były normalną bronią, miałem sprawę, miałem kłopoty. Jaki był twój największy problem z prawem? To nie był mój problem, tylko ich problem. Okej, okay. <laughs> dobrze. Dziękuję. Skończmy ten, dobrze. ten wątek. Słuchaj, Dawid Podsiadło powiedział mi kiedyś, jak go zapytałem o pierwszy występ publiczny, powiedział, że miał 12 lat, był na turnusie z mamą w Tunezji, przy basenie, był wytypowany do konkursu przez pana zajmującego animacją, zaśpiewał długość dźwięku samotności. Pamiętasz swój pierwszy publiczny występ? Taki naj, naj, może to była szkoła, może podstawówka, nie wiem. Raczej znaczy, pierwszy występ i on nie był duży, to było tak, że... E, w podstawówce, bo ja należałem do tych dzieci bardziej niegrzecznych, albo inaczej, no, starałem się być grzeczny, ale trepen... nie wychodziło. Znaczy, różniczy... tak, no, coś w tym stylu. I... <ścoughs> I zawsze, i zawsze było tak, że nad... E, znaczy, u mnie w szkole było tak, że była ta grupa takich rozrabiaków jak my i nad taką e, grupą zawsze... Miała pieczę jakaś kobieta, która potrafiła się z nami dogadać. I to była wtedy pani z biblioteki, pamiętam. Mm -hmm. I ona miała tak, że po prostu potrafiła była dla nas cudowną kobietą i byliśmy dla niej po prostu jak aniołki, bo była, po prostu... była super, trzymała na nim pieczę. I ja miałem wtedy zajawkę, też na tekstów i recytowanie ich bardziej, ale później już podbity, jakby mm -hmm. bardzo się rękałem po prostu muzyką wtedy i wiedziałem, że będę chciał być kiedyś raperem. I nie wiem, ile wtedy miałem 12 lat, 12. I ona mnie zabierała na takie recytatorskie jakby konkursy wtedy. Okay, ja sobie z nim jeździłem. Ja to wygrywałem wszystko wtedy, bo ja rapowałem. Bo wszyscy recytowali coś, albo wiersze opowiadają, a ja pisałem normalnie teksty, jakieś tam swoje takie życiowe, nie? Mm -hmm. I, I rapowałem je normalnie. I ja wygrywałem te wszystkie konkursy. Na wtedy. konkursach recytatorskich coś, rapowałeś? Tak, no. Ale bez podkładu, rozumiem. Z podkładem. Z podkładem? Tak. No, widzisz. Ale nie poezja tam, nie wiem, broni. Nie, nie, to było normalnie... tam no się... on, Na przykład między innymi y, używałem instrumentale zido właśnie. Tak, e, bo lubiłem wtedy niemiecką muzykę. Ile miałeś lat? Dwanaście. 12, 12. 12. No to tak ta, jak ta, podziadło. Ta. Coś was łączy. <laughs> Powiedz mi, czy ty masz takie, jeżeli sobie myślisz właśnie o, o swoim życiu, czy masz jakiś taki przełomowy moment? Ale ja już nie chcę o tych negatywnych historiach gadać, tylko o, o tym, kiedy ty poczułeś, kurczę, blady jestem szczęśliwym gościem. Taki moment, nie wiem, no kaprizonem, no mi się kojarzy, tak, też o tym mówisz, o tych soczkach. Ja, dla mnie to też był synonim w ogóle szczęśliwości, kiedy tata no. przywoził z RFN. Kojarzysz takie soczki, soki Kuba? Nie, ale kojarzę RFN. <laughs> no właśnie, no to z RFN dostawaliśmy takie soczki, wkładało się słomka, tak. no to jest twój leitmotyw no, tak, jeszcze tak, tak, tak. do tej pory. Więc, więc czy ty masz taki, taki albo moment, albo synonim takiego takiego Etapu? Szczęścia? No, albo, albo początek etapu szczęścia. Czyli taki moment przełamania. Przełamania, no? Już nie mówmy o negatywnych rzeczach. Ja chcę szczęśliwego gościa mieć. Moment szczęścia zaczął się w momencie, gdy mogłem już spokojnie kłaść się spać i, i wstawałem rano ze spokojną głową. A co to znaczy? Że nikt nie zapuka? Że masz to masz na... w tym stylu. A. Wtedy A, nastał ok. ten, że wiedziałem, że, że mam spokój. Mhm. i to gdy, miałaś... nastał, gdy nastał po prostu w życiu pewien spokój. A ile miałeś lat? Wtedy, kiedy nastał spokój? To było 3 lata temu. Czyli 25. I, tak, i od 3 lat naprawdę. Wiesz co? Ktoś mi powiedział tak. Kizo kocha pieniądze, ma wielką słabość do alkoholu, pięknych kobiet, używek oraz autmarki Porsche. Wszystko jest aktualne? Nie tylko Porsche. Nie tylko Porsche. Znaczy, nie no od używek. Serio. Piotruś. Tak, słucham. Czy nie czujesz moralnej odpowiedzialności, Kizo, pytam poważnie, za przedstawianie używek w bardzo lekkim, imprezowym anturażu, używek także alkoholu? Biorąc pod uwagę twoją przeszłość, nie czujesz, że dla wielu ludzi jesteś jednak jakimś przewodnikiem po życiu? Lubimy narkotyki i ciuchy, welurowy dresp, speksy, no, dobre ta, buchy. Ta. To od ciebie. Tak, ale ja tu nawijam o tym, że to ja lubię i, i jakieś tam moje grono. My po prostu to lubimy, to nie znaczy, że Wy też macie lubić, nie? Ale ludzie chcą być tacy jak ty. No to jeżeli ktoś się ze mną tożsame, to niech się grubo na tym zastanowi. Znaczy, jeżeli ktoś chce mnie naśladować albo coś, ale słuchaj. Robię muzykę prawdziwą, za taką ją uważam. I jakim bym był artystą, jeżeli hamowałbym się teraz w tekstach. Myśląc o tym, co ktoś inny o tym pomyśli, albo czy, czy daje komuś to dobry przykład. Ja jestem jaki jestem. Skoro ktoś chce słuchać kiza takiego, jakim jest, no to. Co, to tylko... tam też będą, też będą na używka używkach, dupach i samochodach. Bo i, i wyszła taka książka Highland: Jak śpają nasze dzieci. Ja przeczytałem i zobaczyłem. Obraz Polski, w której dziewczynki lat 15-17 to największa grupa, w której rośnie w tej chwili problem ryzykownego zażywania alkoholu, alkoholu mefedronu, narkotyków szeroko pojętych. Muzyka hip hopowa dla ludzi w tym pokoje, pokoleniu jest traktowana jako przewodnik po życiu i efektownym życiu. I zastanawia mnie facet, który ma na przykład 111 milion odsłon numeru Disney, prawda? To już jesteś, ty jesteś poważnym medium. Pytasz, jakim byłbyś artystą? Może odpowiedzialnym e, za słowo? Nie wiem. Zadaję to pytanie, bo ja nie znam odpowiedzi. Bo u ciebie te numery są skąpane w alkoholu i w dragach. Czy nie boisz się, że ktoś po, pomyśli, że to jest jeden do jednego? Tak, to, to jest model na szczęśliwe życie. Nie patrz tak na mnie, bo, bo wyjdę. <grym> <grym> Jeżeli ktoś uzna to za model na szczęśliwe życie, to to jest... Niestety i niestety, ale to jest jego indywidualna jakby decyzja, ja jakby nie mogę w nią ingerować mhm. jako artysta, tak jak mówię, no robię muzykę, robię muzykę o życiu takiej, jakie ja znam, nie jestem, nie potrafię recytować, nie potrafię pisać baśni, czy bajek, czy, czy zmyślać, ja, ja, ja piszę bardzo prostym językiem i wiem, że on trafia, ale nie namawiam tych numerów do tego, że mówię, że masz żyć jak ja, nigdy, broń Boże. Ale, mhm. Dobra, Warszawa jest skąpana w Mefedronie? Imprezy warszawskie? E, nie chodzę na imprezy po Warszawie. Ogólnie chodzę na mały imprez. E, to Gdańsk? E, a, myślę, że cała Polska jest skąpana w Mefedronie. Mhm. Ogólnie w nie ogólnie, ogólnie dragi są, jeszcze z tego pamiętam, jak ja miałem tam 17, czy tam 18 lat. Dragi są dzisiaj strasznie ogólnodostępne, kiedyś tak nie było łatwo. Mhm. A ty jesteś w stanie powiedzieć, co zażywałeś i jakie były tego zażywania efekty? Tak odważnie. Hmm. Na pewno dużo pobudzaczy w życiu zażyłem. Eee, nigdy jakichś takich bardziej. Psy, co wy, psy psychodeliczne jakieś takie odczucia, raczej hmm. takich, nie, takich nie zażywałem nigdy. Znaczy mówisz o tak, psychoaktywnych, tak? Jakiś... Nie no, psychoaktywne to wszystko się nazywa psychoaktywne, bardziej hmm. co, co psychodelia taką w głowie ci wytwarza, bo hmm. że, naprawdę, że jest mocne zrycie. Tu takich rzeczy nie brałem i nie chcę, bo się a boję. Co zażywa, co, Bo ja nie wiem, a co zapewnia mocne zrycie? Kokaina? Nie, bardziej myślę, czy są, są jakieś takie kwasy czy grzybów, też nigdy nie jadłem takich hmm. rzeczy, co zatruwa organizm ogólnie, hmm. bo, bo znam siebie, znam swoją głowę i może to nie jest po prostu dla mnie. E Ogólnie, no, z no, używkami jest tak, że pewnie też wiecie, nie wiem, czy wiecie, czy nie wiecie, ale. Nie wiemy. Wszystko, no, nie wiecie. E, fajnie jest do czasu, ale no, później nadchodzi moment, w którym sobie mówisz, że nie, no to, to była ch**owa decyzja. A masz, masz na co dzień kontakt z, z kokainą? Nie, na co dzień nie. Na co dzień. A gdyby przyszedł do ciebie Pan Bóg, w którego nie wierzysz, albo stwórca, tak. jakiś wielki autorytet, taki rozdawacz energii, czasu i przestrzeni, powiedział, Kizo, od jutra, od jutra zostawię tylko jedną używkę na ziemi. Ty możesz wybrać jaką, to co byś zostawił? To zdecydowanie marihuanę. Okej, okay. to możemy się podpisać. Piotruś. To się podpisz. To ja się podpisuję. <grym> Dobra. E, słuchaj, ale tutaj padło hasło mocny autorytet. Ja mhm. tak się zastanawiam. Czy, bo powiedziałeś, że nie za bardzo, nigdy nie miałeś takiej osoby, wzorca osobowego, prawda? To chociaż powiedz mi, kto być może z show biznesu, z polityki, z działalności społecznej, kto jest bliski Twojemu sercu? Bo ja bym chciał, chciał, chciał poznać Ciebie od tej strony właśnie. Te, tej, tej wrażliwej strony kto, 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 nie wiem, Jerzy Owsiak Może prezydent Duda Może jest jakaś inna osoba Na tym horyzoncie Bardzo zawsze lubiłem postać Makłowicza Na pewno Robert Jak to Robert się ucieszy Na pewno wygoogluje Kiza <grym> Robert, Robert jest super su gościem Robert dobra, jest świetny no. um, Krótka lista Krótka, bardzo a pol polityka w ogóle cię interesuje? To, co to, to, to się dzieje na wiejskiej, czy nie za bardzo? Czy to jest? Nie, to jak Nie wiem nawet, kto teraz tam... Wiem, kto jest prezydentem, premierem i tak dalej, ale nie wiem, kto teraz już tam decyzyjny jest, kto co robi, ale... Ciągle wiadomo, ta sama osoba. Ale, aha, okay, dobra. Ale, ale oczywiście śledzę na pewno prawo podatkowe i to, co się dzieje w Polsce. A, do no, wiadomo. No i bardziej, bardziej z tej strony politykę śledzenia. Jak, a jak w numerze Art rymujesz my nie mamy czasu na depresję, to nie zdajesz sobie sprawy, że depresja to nie jest gościem, który zapyta cię, czy masz czas dla niego, tylko przyjdzie. Nigdy nie miałeś takiego momentu, takiej zapaści e, i braku wiary w to, że cholera, może ci się nie uda. Nie miałeś takiego momentu? Mam bardzo często. Mhm. Bardzo często mam. Yy... Jeszcze cały czas? Tak. Yy, zawsze strasznie, nie powinna to płaczeć, ale strasznie, yy, zawsze czuję presję taką otoczenia na to, co, będę, co będzie ode mnie teraz wychodziło lub jaka będzie, jaki będzie, jak będzie tego odzew ogólnie, czy, czy... Mam już, przyzwyczaiłem się po prostu do tego, że wszystko, co robię, chcę, żeby rozje***ło mm -hmm. i później pojawia się ta presja już, nie, że dużo zrobiłeś i ciężko, nagle, masz poprzeczkę gdzieś postawioną i później pojawia się już ta presja właśnie. I ona często mnie męczy i często sobie... Jestem bardzo sceptycznie w ogóle nastawiony często do tego, co stworzyłem, i dopiero po jakimś czasie sam się do tego, jakby, yy, sam sobie uświadamiam, że, że, kurwa, że jednak to chyba było dobre. Mhm. A czy ty nie boisz się takiego momentu, yy, że wszystko idzie super od tego 2018? Jest czy coraz więcej te milionowe wyświetlenia. i Nie masz w sobie takiej presji, że kurczę blady, to się może za chwilę skończyć? Albo ten singiel, który wydasz, nie będzie popularny tak jak ten poprzedni? Oczywiście. To jest presja, właśnie tego, że możliwe, że już jestem na tendencji, że będzie tendencja spadkowa teraz, z tego świadom. A może też być tak, że że znowu jest raz jakiś hit nas 200 milionów. Nigdy nie wiem, co się spodoba ludziom, wiesz, ale ja dalej, dalej jestem produktywny jeszcze i to robię, ale właśnie mam świadomość tego, że w muzyce ja może już zrobiłem swój szczyt, a może jeszcze nie. Mhm. Dlatego są jeszcze inne alternatywy, w których ja czu czuję, że się odnajdę i, i je ja też będę rozwijał. Ale muzyczne? Poza muzyczny już. To może o tych alternatywach, a nie, już, jeszcze chwilę pogadamy? Tak, bo tak. mnie ciekawi, bo dotknąłeś takiej rzeczy, która mnie do, 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 dotyczy, bo ja bardzo lubię słowo pisane i lubię kiedy treść jest formą, forma jest treścią. W swojej biografii y, 50 Cent powiedział kiedyś: hip hop to jedyne miejsce, gdzie analfabeta może zostać poetą. Zgadzasz się z, takim, z taką diagnozą? Tak. A czy uważasz się za dobrego literata, czy inaczej tekściarza? Nie, jest dużo lepszych artystów technicznie, z warsztatem ode mnie. Mhm. A kto jest twoim ulubionym, tak, tak właśnie od tej strony literackiej, artystą? Kto w najlepiej W Polsce? Polscy, tak, językiem w Polsce. polskim. A, myślę, że ostro w topce będzie Soku i Oscar z problemu. Zdecydowanie. Mhm. Ale jak na przykład słyszysz numer maty, Pato to Inteligencja, albo polskie tango, tako Hemingwaya, to czuwasz zazdrość? Czy to jest nie twoja bajka? Nie, zdecydowanie bardziej polskie tango już trafia do mnie, bo tako jest trochę starszy niż mata mhm. i bardziej rozumiem ten język, niż ten, którym nawija mata, choć staram się go zrozumieć. Ale ty, ty mówisz o języku, co, że on jest pokoleniowo czy środowiskowo jakoś inny? Trochę środowiskowo jest inny i na pewno ma też trochę inną ideologię niż ja. Ja trochę się inaczej na pewno wychowałem mhm. i tam jest trochę taki... Często jest tam przejaw młodszego języka po prostu i takiego... Że wychował się zdecydowanie inaczej, niż ja, i ja nie muszę do końca to rozumieć. A to znaczy. Ale stary, to jest, że to jest inteligencki rap? To nie, no zdecydowanie jest tam ogólnie dużo. Inteligentnych tekstów, tak? Hmm. Ale. Hmm, pato to inteligencja to był ten pier, pierwszy? Tak, pierwszy. Taki duży. Tam był taki. Tam jest, nawijane, tam jest dużo nawijane o problemach młodzieży, hmm. takie, jaką ja nie byłem. No tak. Znaczy no, mają no, problemy, ja... problemy podobne, ale ja zdecydowanie miałem większe problemy. Znaczy, tak mi się wydaje,. Wielkość problemu zależy od tego, w jakim miejscu okresie przebywa, tak? No tak. E, ale... ale poczekaj. Tam... Na jakim ty poziomie skończyłeś swoją edukację? Gimnazjum? Mam jakby wykształcenie średnie. Średnie. E, z tego co wiem, to Richard Branson ukończył szkołę. Jak miał 16 lat, bo nie chciał się zadłużać na studia, Tarantino miał 15 lat, e, e, kiedy, kiedy rzucił szkołę. Ale masz takie. Poczucie, że brakuje ci czasami warsztatu, słowa, metafory. W wiesz, no tylko... Możliwe, że kiedyś, jak trochę zwolnię w życiu, będę miał więcej czasu, zacznę czytać książki i pewnie wtedy moje słownictwo się jakby bardziej rozwinie. Nie zabijaj mnie, ty nie, 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 nie czytasz. Nie, bo Ale? nie lubię. Mam... Ale jak możesz lubić, jak nie czytasz? Ale co? Mam, co ja próbowałem, nie... podchodziłem do tego, no ale to... mam problem, mam, mam, Ale co, no to powiedz mi, to ja ci chętnie jako terapeuta rodziny... Jestem roz... strasznym filmomani fil... Filmomaniak. filmomaniakiem, jestem straszny. Czyli czekasz, aż książkę ktoś zekranizuje? No, no tak. A są książki, które nie są, na przykład misji Małgorzata, cholernie trudny do przełożenia na język. Tam jest dużo książek, o których nie mam pojęcia, A, ale e, wiesz co, mam problem z tym też, że... Mm, bo w mojej głowie się bardzo dużo dzieje i... Nie możesz jak się skupić. Mam problem ze skupieniem i przeczytam jedną kartkę, ten, już nie pamiętam, co było na poprzedniej. Ale, czy, ale była jakaś książka, która się do tego przyczyniła, bo ja, ja za chwilę będziemy czy mieli... Może to Zagra... jest jakiś powód tej bo, sytuacji. Tak, bo może, może ktoś ci podrzucił, nie wiem, że kazali ci w wieku 6 czytać starą baśń na przykład. Wiesz, ABC albo... No ABC za karę. Pamiętasz jakąś ta... dla... Nie, 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 nie. Pamiętam książkę, kiedy przeczytałem książkę, to było y, o psie, który jeździł koleją, to była bardzo fajna książka. Kiza, to jest książka dla dzieci! No, bo byłem wtedy dzieci. Ale, ale to była ostatnia Ale książka? mogła być wzemienna w skutkach, rzeczywiście. To, to, to nie jeździ kolej. E, nie, sobie... to się jeszcze później czytałem na pewno. ale... Teraz za zastrzelę. Po prostu nie. nie Dzisiaj będzie ostatni Nie mam czas. na to Ej, czasu. Może, poczekaj, ale może tutaj zrobimy jakiś challenge w tej audycji. Że, w sensie? że na przykład siedzimy na trójkę, że my umówimy się przy kole premierze kolejnej płyty okay. na spotkanie, mhm. gdzie Kizo przeczyta jakąś książkę, a ty obejrzysz film, który poleci ci Kizo. Chcę ci powiedzieć, że u mnie był jakiś Artur Szpilka i dałem mu do przeczytania monolog Hamleta, i czytał jak natchniony. Naprawdę po raz pierwszy te słowa i w ogóle tego Ham po raz pierwszy poznał Hamleta. Mówił, że nie chodzi w jego wadze, ale chętnie. Mm. <laughs> Więc takie rzeczy się zdarzają. Dobrze, ja bym chciał trochę o literaturze Kizo, ale to może po przerwie. Tak, bo to mnie ciekawi. Zróbmy, bo o sobie je... wynotowałem sporo Twoich tekstów i jestem po prostu ciekaw, z której frazy jesteś szczególnie dumny, ale to wrócimy. Okay. Tak, i jeszcze skurować, porozmawiam. Kawusi z Circle bo Tak, Cyrk... tam jest najlepsze kawusi. Oczywiście. Boże, jak ja zaparkowałem. O jezu, byliśmy dzisiaj z Kubą. Dobra, to zaraz wracamy, słuchajcie, i yy, ja też porozmawiam o tych marzeniach, bo to jest piękna sprawa, żeby o tym pogadać. Tak. Tym bardziej, I... że siedzi przed nami 28-letnie, chociaż wygląda na 30, jedno wielkie spełnione marzenie, z tego co widać. dwa tak. no. bogatsze od nas razem. Pan Patryk, bardzo Kizo jest naszym bardzo intrygującym. Paliwo do podcastu Wojewódzki Kędzierski dostarcza Circle K. Naszym gościem jest Kizo, bardzo się cieszymy, że jesteś z nami Kizo e... jak zdejmie okulary wygląda młodziej Tak, bo pokazuje te wesołe, takie młode oczy Takie figlarne, <grym> no nie powiedział. widziałem w lustrze e... Literatura e... Powiedziałeś, że nie uważasz siebie za dobrego literata, czyli inaczej tekściarza, bo? Niedobrego, bo? Nie, no to jest, że niedobrego, co po prostu jest dużo y... Lepszych jest dużo lepszych ode mnie, co mają warsztat literacki oczywiście. Mhm. Albo e, ja piszę proste, bardzo proste teksty, prostym językiem, mhm. gdyż uznałem, że to trafia do rzeszy moich fanów i dla mnie to też jest bardzo wygodne. Komunikatywne. Domyślam się, że też jakbym naprawdę się spiął i naprawdę bardzo chciał zrobić jakiś e, bardziej ambitny tekst, lub e, coś naprawdę tam lirycznego dodać, mhm. to bym to zrobił. Ale po co? Myślę, że gdybyś wysięgnął po więcej literatury niż tylko pies, który jeździł koleją, to naprawdę mógłbyś zacząć pisać bo wiesz, że są tacy, którzy uważają, że jesteś specjalistą od częstochowskich rymów. Kojarzysz termin rym częstochowski prosty, tak, 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 Wbijać, zawijać najlepsze, koniecznie mazda, jazda, gwiazda gorzej, drożej głosu sosu kawusi, jacuzzi miałeś, sprzedałeś sobie tak wynotowałem. Yy, nie bolicie to, że to jest takie łopatologiczne? Nie, bo to jest moja muzyka. Mazda, jazda, gwiazda. Nie, bo to, to, jest, bo to jest właśnie moja muzyka i to jest mój sukces. Okej. Okay. A masz jakąś frazę, z której jesteś szczególnie dumny? Jakiś taki tekst? Który... Na pewno w wielu numerach, tak jak mówiłem, ja to mam tak z pamięcią, że jak muszę coś. Czasem potrafię siedzieć gdzieś i nagle przypomniałam się coś przed 15 lat, mhm. a jak mam nagle na, na poczekaniu nagle coś. Yy, Coś zapodać, to, to nagle to wiesz, to nagle mm -hmm. pojawim się milion opcji i, mm -hmm. i, się, i nic z tego nie wychodzi. Okay. E, na pewno jest wiele jeszcze ukrytych wątków w moich tekstach, bardziej tych życiowych numerach, które nie są tymi hitami, tylko tam tylko po prostu znajdują się na płytach, na tracklistach. Na pewno jest bardzo dużo wersów, z których jestem dumny, mm -hmm. lub w których dałem kawał, kawał siebie po prostu. Ale to nie są wersy typu podajesz mi *ja, biznes buja. Nie. To ładny rym. To jest jego. Mi się ładny, bo bardzo, bardzo ładny. Mi się nie podoba, ale to jest, <grym> jest Piotr. Dobra, słuchajcie, bo y, gadajmy tutaj o literaturze. A teraz, to bo literatura ma... jest przewodnikiem Kizo, życia. No tak, ale wiesz co? To, że Kiza ogląda miliony filmów rocznie. I miliony ludzi ogląda filmy to, Kiza. Dokładnie. C taki film, który ty zabierasz ze sobą na tej jednej płycie DVD na Bezludną Wyspę, to co to jest? Harry Potter. Wszystkie części. To, nie, nie, spodziewałem się naprawdę, chłopców swerajny. Chłopców z broni. <noise> z z <noise> nie, bardzo, <noise> bardzo, 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 bardzo lubię gangsterskie kino i bardzo lubię tle, ale poczekaj. E, gangsterskie, Ale jestem ale kto... fanem chorego potera no po prostu. Ale Jezus, siedzi u... facet dwa metry. <głos> <głos> uwielbiam ten film, naprawdę. Uwielbiam. Boki wszedł dwa metry i ogląda. Ale to, to mnie zaskoczyłeś. No, kałtowali. Ale... w szoku, a ja mam dobre pytanie. No, a propos Harego, no? Tak, a propos Harego, bo ty masz słabość do pięknych kobiet. Lubię. A kto to jest piękna kobieta według KIZO? Tak serio. Kto to jest piękna kobieta? Wolisz ładną kobietę? Piękną kobietę czy łatwą kobietę? Dla każdego co innego wydaje się piękne, prawda? Więc... Mm -hmm. A co to dla ciebie? Piękna kobieta. Najpiękniejsza będzie wtedy, gdy się w niej zauroczysz, czy cię kocham, tak? Wtedy będzie mm -hmm. dla mnie piękniejsza. Nieważne, jakby wyglądała mm -hmm. wizualnie, ale y, nie, mam, y, nie mam jakby typu na piękno, bo. Podoba mi się ogólnie dużo. Ty... Ale jesteś, bo, bo rozumiem, że ty, mówiąc językiem trochę romantycznym, jesteś piewcą kobiecości, urody kobiet, w ogóle kobiet jako istnienia. Tak jak się czyta Twoje teksty. Sorry, bo ja nie, nie. odrobiłem lekcję, ale jak czytam? Wybacz, Kizo. Dziś chcą się zabawiać. Podajesz moja biznes buja. Jej zgrabną dupkę widziałbym w pornosach. Miłość droga, również tanio. Dzisiaj kupa, jutro anioł. Prędzej się wyręczę niż wezmę tę brzydką szmatę to ty nie jesteś z tej szkoły poetów romantycznych, raczej traktujących kobiety przedmiotowo. Raczej, przyznam się, że słaby raczej ze mnie romantyk, mm -hmm. e, tak na co dzień. Oczywiście potrafię się postarać, ale no, na co dzień to raczej jestem... No romantykiem nie jestem i, i mogę, na pewno moja aparycja często może też jakby... Zapomnijmy aparycji, ja mówię A. o twojej duszy, bo... Tam jest czysta mizoginia, seksizm, szowinizm. Czy to jest obowiązkowe w rapie? Ta konwencja, która mi się wydawała, poszła z latami dziewięćdziesiątymi, ona musi. Dużo, dużo po prostu obradzam się po prostu w środowisku, gdzie yy, spotykam po prostu różne kobiety z różnymi zachowaniami w różnych sytuacjach. Yy... Czy chcesz powiedzieć, że to jest trochę diagnoza społeczna opisująca Twoją rzeczywistość i przyzwolenie na taki język? Oczywiście. A kiedy ty byłeś ostatnio zakochany tak serio? No, to jest dobre pytanie. A to jest bardzo ciężkie pytanie ogólnie? Dobre, bo ja to ja zadałem i czekam na odpowiedź. Nie mam, y, nie ma jakby. Uważam, że nie ma też jakby teorii na miłość. I może ci wydawać, że kochasz, a tak naprawdę nie kochasz. No ale to z perspektywy. Byłeś zakochany? To była miłość? Opowiedz nam o praktyce swojej. Jeżeli. <laughs> mogę powiedzieć, że byłem zakochany, ale jeżeli na przykład z tą kobietą nie jestem teraz, to, to czy to była miłość? Mogła być miłość. Mogła być. Ale ta, ja kobieta jestem... żyje, ta kobieta żyje, tak? Tak, żyje, żyje. I się I nie zrobiłem nic. Rozstaliście, tak. ale mówiłeś do niej tej, tym językiem, o którym. Wiesz, bo chodzi o to, że jeżeli facet deklaruje miłość, czułość, a jednocześnie gdzieś na boku śpiewa o brzydkich szmatach, to on mi się nie klei w fajną całość. I zastanawia mhm. mnie, czy ten wizerunek, który stworzyłeś, nie jest w konflikcie z romantyzmem, który jest niezbędny, żeby zbudować fajny związek. Albo mi się tak wydaje, nie wiem, ja nie jestem, ja sam potrzebuję psychiki. Żeby zbudować fajny związek, nie muszę tego romantyzmu wylewać w, w, utwo, w utwory, prawda? Też hmm. jakby partnerka na przykład, z którą chciałbym się związać, nie musi też być fanką moich utworów, nie musi ich słuchać I, jakby, i, tego, i z tego jakby wnioskować, i tak naprawdę dla niej będę. A ty powiedziałbyś o sobie, że masz powo powodzenie u kobiet? Hmm. <grystne> Co, ty? <grystne> no, zaraz ty tyb... Szkoda, no. że was tutaj nie ma. Wiesz, ten... <grystne> Kizu, no. Ja mogę powiedzieć, że ja mam powodzenie, wydaje mi się, u kobiet. Piotruś, jestem praktyczny, jestem przekonany, że ma powodzenie, bo mhm. często mamy powodzenie u tych samych kobiet, więc wiem. Aha, ale się wymieniać, tak? Nie, nie powiedział. To przypadek. Nie, przypadek okazuje się, My... że parę dziewczyn mieliśmy pod po podobnych. Czy ty masz powodzenie u kobiet? Wydaje mi się, że tak. Mhm. A co jest? A w swoim wieku liczy się jeszcze partnerki seksualne, czy nie? Chyba nie. A, a na jakiej cyfrze przestałeś liczyć? Ile miałeś dziewczyn, jak przestałeś liczyć? Jezu, ja się odsunąłem. To jest najdłuższe, najdłuższe sekundy ciszy w całym sezonie. Naprawdę? Ale widzę, że naprawdę wyczekujecie tutaj liczby. No tak, bo jestem ciekaw. No. Nie, nie, to. Mówiąc językiem prezydenta, czy jesteś dupiarzem? Po tej pierwszej przestałem liczyć. Okej, okay, ładne, romantyczne. A Nawet romantyczne. Wojewódzki, wojewódzki, kędzierski. Ruszamy dalej dzięki Circle K. Co jest najtrudniejszego w, dla ciebie, co mógłbyś komuś powiedzieć? Słowo przepraszam boli? Czy trudno ci jest je powiedzieć? Czy takie no szczere, kocham cię, trudno jest ci powiedzieć? Bardzo. To A ostatnie kiedy? bardzo. A kiedy ostatni raz komuś to powiedziałeś? Nie pamiętam. Szczerzy. A może nie powinieneś szukać dziewczyn na Instagramie. A ty szukasz? Nie, ale do, docierają do mnie informacje, że ty. Nawet wypuściłeś taki wers kiedyś, nie dostaną przepustki z żadne. Szóstki z Insta. A. A to nie, to nie chodzi, że. No, no, no. Chodzi, to jest bardziej porównanie do świata Instagramowego teraz, że te kobiety, które tam się wyświetlają, to jak one wyglądają i, i co są prezentują i albo co próbują nam wmówić, jakby przez świat social media. Mhm. To jest oszustwo. Marcin. No ale rozumiem, że umówiłeś się z taką jedną, drugą, trzecią i okazało się. No, nie, ja nie, muszę, że ja nie, muszę, że nie tak. Ja po prostu, żyjąc w tym świecie show biznesu, ja po prostu ja nie muszę z nimi umawiać, żeby o tym wiedzieć. Aha, tak będziesz się bronił, dobra. E, rozmawialiśmy o tych marzeniach. Ale poczekaj, bo powiedział, że no. ciężko powiedzieć kocham, tak? Ciężko. Ciężko. Ciężko aktualnie tak. Jestem czuję się trochę jakby wyjałowiony ogólnie z uczuć czasem. No. No ale to może przez to po prostu, jaki tryb życia aktualnie wiodę i w jakim po prostu czuję się dobrze. Ale, bo... nie masz wrażenia, że to jest łatwizna, że może wszystkie te twoje teksty to takie, taka opowieść o chłopcu, który kiedyś był chłopcem zagubionym, a dzisiaj chce być samcem alfa, który rozrzuca na lewo 100-dolarowe banknoty. To nie jest tak, że to... Ta nie, złoż... szkoda by mi było rzucać 100-dolarówką. Nie, nie zamieniaj w żart, to <laughs> mówię serio, że... że a, a nie masz wrażenia, że to gdzieś tkwi głębiej, że to tak gdzieś może z, z, z domu wy, w, wyszło? Że mam problem jakby z otwierając się na uczucia? Tak, ten, to powiedzenie komuś kocham, jeżeli, bo może rzadko słyszałeś. Jakby nie jestem psychologiem i nie znam się na czym, żeby żeby tak to podsumować, ale... Może tak oczywiście być. A kiedy usłyszałeś od kogoś, że ciebie kocha? Kocham cię, Kizo, na przykład. Kocham cię, synu, kocham cię, wnuku. Kocham cię. No to tego to dawno nie słyszałem. Bardzo dawno? No, bardzo dawno. 20 lat? 25? No, no, no. To bardzo dawno. dawno. Ale, bardzo. a kto jest teraz dla ciebie najbliższą osobą? Teraz, obecnie. Jest, jest taki kumpel, przyjaciel... Jest ktoś taki, do, który, który, który jest wpisany jako ta osoba ICE, wiesz, Mam, 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 e, mam grupę faktycznie takich przyjaciół, którzy są dla mnie bardzo blisko od lat i e, ja ogólnie nie mam, nie mam w ogóle prawie kontaktów w ogóle z rodziną, jakby, czy rodzeństwa też nie mam, więc no, w pewien sposób jakby tą rodzinę zastąpili mi kumple. I mam faktycznie takich przyjaciół w życiu, którzy są dla mnie na co dzień bardzo blisko i Naprawdę, jesteśmy bardzo blisko związani i nawet bardzo bliską dla mnie osobą również jest mój aktualnie DJ, mm -hmm. z którym widuje się codziennie, dzień w dzień. Mm -hmm. I wozisz mój, go? Taki mój syn. Tą limuzyną. Znaczy, albo on wozi mnie. <laughs> <laughs> Powiedz mi, a jak, jakie... Hmm, pamiętasz swoje chłopieńce marzenia, jak miałeś 6 lat, 8? Pamiętasz, o czym marzyłeś? Często były to nawet głupie, materialne marzenia, że na przykład chciałem mieć Fajne buty albo jakiś fajny ciuch często to było. Stąd też na pewno się pojawił ten mój syndrom takiego tego kupowania mhm. rzeczy, których ja kupuję nawet ich nie noszę. Ja po prostu muszę je posiadać, bo mhm. ja kiedyś nie miałem... Wszystko, czego kiedyś nie miałem, teraz tego muszę mieć dużo mhm. i często nawet z tego po prostu nie korzystam. Ja wiem, że nie jest mi to nawet... Często nie jest mi to potrzebne, ale tak mam. I, A to jest... i spełnia to jakąś taką A, moją... Ale to jest taka forma autoterapii? Że sam sobie... Możliwe, że tak, tak że... mam po prostu, że Ciebie tak, ja to, to się mieć i przez chwilę mówię, fajnie, mam to, ale A później nie jest mi to potrzebne w żaden sposób. Kędzierowi udało się naciągnąć Roberta Lewandowskiego do powieści o swoim pierwszym Fiacie Brawa. Mm -hmm. jaki, miał, jaki pierwszy samochód ty kupiłeś, taki, że poczułeś, no, jestem, jestem kizo gość. A swój pierwszy samochód. czy znaczy, w ogóle mój pierwszy samochód to był BMW 36. To wiadomo, że byłem piękne, gościem. To piękne. Wiadomo, o, że gość, by gościem. Ja A, wtedy, nie? od razu byłem gościem. Byłem wtedy Łysy. Nie go się. Y, 17. To było. Zaraz przed urodzinami chyba osiemnastymi. Ale kisnął. E... Poczekaj, kupiłeś, tak? Nie, nie wziąłem. Kupiłem, Kupiłem, kupiłeś. Na pewno, miałeś fakturę. Tak, tak. Nie, nie, <grym> nie <płaciłem>. oczy. <grym> nie, niebożnych papierów. E, <grym <grym> słuchaj. E, Byłem wtedy łysy, jeździłem w takiej e, skórze do dresu. Jeździłem wtedy. No. Skóra do dresu. Skóra do Jakbyś dresu stanął dresu. przy mnie, to bym ci oddał swój samochód. <grym> nawet byś nie płacił za benzynę, masz. Tak, no, ale, tak. Poczekaj, wtedy... Ale poczekaj, bo ja pytałem, który samochód kupiłeś. A nie, który posiadałeś albo jeździłeś. No nie, i... to kupiłem, tak. Pierwszy samochód, który kupiłem, to było BMW 36. Ale nie miałeś papierów, ale kupiłeś. Dobra. Kupiłem. Rozumiem. A pierwszy samochód, w no. którym poczułeś się jak bogacz? No, no dzisiaj przyjechałeś jednym z największych modeli Mercedesa, nie ma co ukrywać. Mhm. W którym momencie poczułeś? No bo wie, obaj wiemy i Piotruś też. Może nie tyle, co czułem, się, że jak bogacz, ale. Było to dla mnie duże spełnienie motoryzacyjne, że ten samochód naprawdę prywatny, bo jeździłem wcześniej już wieloma samochodami, które użycieliby moi koledzy, czy, czy nawet jakiejś firmy, dla nas w pracy po prostu dawały samochody mm -hmm. różne, najdroższe. Mm -hmm. Jeździłem z wszystkim, ale naprawdę samochód, który dał mi wiele frajdy i powiedziałem sobie, że, kurwa, Bo tym bardziej była ta sytuacja, że ktoś kupił ten samochód, i ja trzy lata po tym, jak go kupiłem, powiedziałem moim koledze, tak, kurwa, zajib samochód, i ja mówię, ja go. Bo on mówi, ja mówię do niego, ile myślisz, będziecie nie mieć. Ja mówię, pani lata, mówię, to za trzy lata, jak go sprzedawał, to do mnie, ja go od ciebie kupię. No i kolega do mnie dzwoni, mówi, że chce go sprzedać, no. ja go, go kupiłem. No i co to jest? No i to jest Porsche Kajen, które kolega. się wtedy podobało. Ale poczekaj, ja. Mam... I to było moje pierwsze Porsche i. Ale Kajen, czy Kajen Turbo, KNS? Nie pamiętam. KNS. No to, to super, żyje. jeździłem. Bardzo dobry samochód. Bardzo dobry, dobrze. Bo, brzmi. Jak po, naj, naj, bo to też u Winniego mówię. Ja myślałem, że powiedziałeś Cayman, to prawie podskoczyłem, podskoczyłem spodnie. Ty jeździłeś tak? Kajmanem, prawda? Tak, ale, ale kurczę, ty byś się nie zmieścił. Nie a, czy, a ty jesteś no tak, ale gabaryty, ale, ale, ale no, że tak powiem... jedziesz tym, jaki kolor tego Cayenne? To jest ten taki, one wychodziły limitowane, to był kolor, to był taki, on jest metaliczny taki, on jest szary, okay. ciemny taki szary, nie wiem czy kojarzysz, wychodziły takie. Nie wiem, nie, nie kojarzę, ale wierzę, że był ładny i jedziesz. Zatrzymuje cię policja, bo na pewno cię zatrzymywała. No ostatnio mnie drogówka, na tym, na, na, Zatrzymała kilka, Tak, to... zatrzymałem mnie ostatnio na tym. Gdzie? E, na autostradzie. No nie! Na człowieku na autostradzie. Dużo było za dużo? Dużo, no. A jakie masz relacje z panami od policji? No bo, wiesz, nie, 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 nie bójmy się stereotypów. Ty wychodzisz, oni patrzą, mówią, no nie, no przecież ewidentnie zatrzymujemy. To słuchaj, <noise> to, 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 to jest dość zabawne, ale słuchaj, jak właśnie jak miałem BMW 36... 36, to no, co, nie miałeś papierów? Ja wtedy nie miałem jeszcze prawa jazdy, ale byłem w trakcie kursu. Słuchaj, i i, 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 i wiesz co, to jest mega zabawne, że moim rekordem to było tak, że Dzisiaj nie mam kontroli w ogóle, już nie mam w ogóle. Jakiej kontroli? No tak jak, Na co chodzi, że po prostu jadę gdzieś, nie mnie, po prostu policja zatrzymuje. Po prostu no, unikają. No. Że mam kontrolę, nie? Mm -hmm. Jakąś. E, była mój rekord to były cztery zatrzymania pod rząd, dzień po dniu mm -hmm. i dwa razy w tym samym miejscu w ogóle. Mm -hmm. Jak miałem właśnie 36. Jak je 36 jechało z łysym gościem, to, to słuchaj, to oni potrafili jechać. Po drugiej stronie w ogóle gdzieś, no. nawet jakiś budynku, po prostu mnie zobaczyli. Na najbliższym skrzyżowaniu od razu wali lotę. Zaną. Oni po I... pół po miasta potrafili czasami gonić. Ale no. dlaczego? No pojechało e 36 z tym gościem. No. Chcieli cię poznać może. Nie, to był, to był właśnie stereotyp. No to był Dobrze. stereotyp. A to mało tego, ja bym powiedział, że to było nękanie. Tak? Stalking? Jest... Trochę, Stalking. Bo, trochę czułem, no. no. I wiesz, wiadomo, jedna kontrola była, szybciej przychodziła i, i było też... Ale teraz jak cię tym Merolem jedziesz do Gdańska, jedziesz, nie wiem, 270, zatrzymują cię... Nie. Nie jeździsz, tak wiem. Nie, nie jeżdżę tak i ogólnie Merolem jeszcze mnie w ogóle nie zatrzymali ani razu, ale mam takie sytuacje na przykład, że jak stałem z suszarką i ja przejeżdżam, to mi machają. <grym> bo nie mogą, nie wierzy go. Dobra, bo ja, ja nie, nie wiem, My czy, nie żyjemy Kuba, w czy, demokratycznym kraju. Czy ty, kraju. Kuba, wiesz, że, że po prostu ja się dziwię, że pewna znana marka samochodowa jeszcze nie zgłosiła się do Kizo, żeby wykorzystać jego tatu tatuaż motoryzacyjny? No wiem, jaki ma, tak. Porsche? No. robi Brum. Mhm. Dlaczego oni jeszcze się. Ja tutaj apeluję do, 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 do Niemców. A ty, z, się z tego do... co ja wiem, to Kizo ma też napisany Aperol na swoim ciele. Nie mam wycieronego, patrz. No, no widziałem, pokazywałeś mi w programie. Ale no. czy, ty, czy ty masz. Um, ma Porsche i Aperol na jednym organizmie? To prawda. I, to jest ryzykowne. I, i sukces Będzie tatuaż sukces nie wiem, wiesz. Jeszcze nie, nie pisałem o tym, ale chciałem znaczek Mercedesa jeszcze wziąć. To jest super. Ja jestem fanem. Ja mam Rolexa też wytatuowanego na, na... A pod... którą masz godzinę na tym Rolexie? Tylko Loko. <laughs> Paliwo do podcastu Wojewódzki Kędzierski dostarcza Circle K. Dobra, ale jeszcze do tych marzeń, bo Dobrze. Kizo jest fanem Harry'ego Pottera, wiemy Trudno, już. Trudno co robić. Ale jest kilka takich postaci, które spoza filmu weszły do świata filmu i się świetnie odnajdują jako aktorzy co najmniej charakterystyczni. nie? Typu Vinnie Jones, jeden z moich mhm. ulubionych piłkarzy, który dostawał czerwoną kartkę w każdym meczu. Mhm. Czy ty masz jakieś marzenie filmowe? Czy ty chciałbyś kogoś zagrać? Czy... Bo, na pewno, bo na uważam, pe, że tutaj... Na pewno mam... Znaczy tutaj jest potencjał. Jest potencjał wielki, żeby stworzyć jakąś... Okej. Okay. Tak, wyobrażasz sobie ekranizację psa, który jeździ koleją? Jakub. Nie, no, nie, no, nie, jako, no. Nie, nie, <laughs> nie. Nie, nie, nie. nie <laughs> Chcesz... Ale jako pociąg? Chcesz być jako zapity? Kolej? Ale czy to, czy to będzie film sensacyjny właśnie? Jak to zrobi Wega, to na bank. No to tak. No dobrze, ale Kizo, my załatwimy tą rolę. Panie... Kto teraz tam? Panie Janie Cholubku. Dobrze, no. W jakim filmie byś siebie widział? A, na przykład e, komedia kryminalna to było coś dla mnie, mm -hmm. zdecydowanie. Ale szef gangu czy taki Sicario, tego go, głównego? Mógłbym grać Sicario, no. Okej, okay, dobra. Ja bym raczej myślał o Conciliere. A, ko, a komedia romantyczna? Mm? Mógłbym się... Ogólnie, jeżeli chodzi o kino, mógłbym się spróbować wszędzie, jeżeli byłaby taka szansa, oczywiście, bo lubię bardzo kino i... A jakby ci... Ale czy byłbym nowym aktorem? Nie wiem. Chyba, że musiałbym grać postać podobną do siebie, to byłoby spoko. Jakby na przykład... <laughs> a teraz odwróćmy w ogóle rewers. Na pewno nie wiem, może nie słyszałeś, bo jesteś w trasie. Ostatnio Jarosław Kaczyński, kiedy była temat osób LGBT, to powiedział, ja bym to badał o osobach mm -hmm. z mniejszości. Zgadzasz się z czymś takim? Czy z jego słowami się tak, zgadzam? Żebyś, że dla ciebie osoby homoseksualne. Ja chyba w ogóle ze słowami żadnych polityków nie muszę się zgadzać. A jeżeli chodzi o. Mm. Wiesz co, to jest temat dość w ogólnie w dzisiejszych czasach i są pewne rzeczy, na przykład, których ja nie muszę popierać, ale hmm. mogę przecież też z nimi żyć, albo... E, Czyli nie przeszkadza to... ci kolega homoseksualista, na przykład? Znaczy nie mam chyba w ogóle kolegi homoseksualistów. Okay. Jesteś tak pewny? Tego, nie, no pewny nie jestem, ale nie wydaje mi się, że miał, ale jakby... Ale mówisz to jak z przejawem, nie wiem, czy ja czuję dumę w Twoim głosie, czy, czy nie? Bo... Nie, 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 w żaden nie sposób po prostu po prostu, się tak złożyło. Tak to są bardzo, bardzo niewygodne tematy, bo, bo czego tutaj nie powiem, może być yy, wykorzystane szybko mnie. Ale nie to Otóż ja powiem jako starszy kolega, nie uważasz, że siłą państwa, które jest demokratyczne, jest ochrona każdej mniejszości? Nie tak powinno być? Że ci ludzie. Bo bardzo możliwe, że masz gdzieś w kręgu kogoś, kto jest orientacji, powiedzmy, jest homoseksualny, tylko boi się po prostu ujawnić. Nie uważasz, że normalnym byłoby to, że ci ludzie mogą chodzić z podniesionym czołem, bo oni są tacy jak my. Dokładnie tacy jak my. Mhm. Czy masz z tym problem? Ja już na ogólnie na tym świecie staram się z niczym mieć problemów. Nie, bo dlaczego zadałem to pytanie? Bo jakby ci ktoś zaproponował rolę, żebyś zagrał Geja w filmie, żeby właśnie pokazać, proszę bardzo, ten facet nie ma żadnych granic. Zgodziłbyś się? To jest chyba, chyba, czy zagrałbym taką rolę, to chyba jest ogólnie dużo ról, których na przykład bym nie zagrał, miał wszystko. A, a, a jak czy tą rolę bym zagrał? Chyba nie. Okej, okay. szczerze, po prostu bym chyba nie, nie chciał. Nie, nie chciałbyś. Moi drodzy koledzy, tak. e, zasłuchałem się, tak pięknie rozmawiacie. Nie, bo to jest obaj. ciekawe. A powiedz mi, Kizo, zanim Piotr dot, dotrze do swojego pytania. Piotr, masz kompleksy? Chociaż jeden? No tam mam, ale staram się już je akceptować. Ja też żyję jak no. z bratem bliźniakiem. Ty jesteś Kizo najmłodszy. Masz, masz jeszcze jakieś kompleksy, o których myślisz? Nie, ogólnie nawet nie mam pojęcia, co to tak naprawdę mieć kompleksy. Mhm. Czy jest jakiś rodzaj słabości, jakiś rodzaj niedoskonałości, jakiś rodzaj deficytu, który u siebie diagnozujesz, postrzegasz, analizujesz i myślisz, muszę to zmienić, albo muszę udawać, że tego nie mam, albo muszę być udawać silniejszego, mądrzejszego, wyższego. Masz coś takiego? Coś, co cię gryzie od środka? Czy czujesz, że jesteś w czymś gorszy od innych? Na pewno w wielu rzeczach jestem gorszy od innych osób, które zajmują się np. czymś, o czym ja nie mam pojęcia, o no. czym tak? No. Ale to ja już po prostu w tym momencie w tym nie sprawdza. Okej. Okay. Dobra, okay. a w takim razie, bo, bo ty się pytałeś o gorszy, czy Kizo jest gorszy od innych w czymś, a powiedz mi w takim razie, za, to, za co ty siebie lubisz? Jak patrzysz w lustro i myślisz sobie, kurczę, no Porsche robi brum, ale yy, czy, czy jest taka cecha, którą ty po prostu lubisz? Ta, ta otwartość, ta, to ciepło, którym, które ja starałem się tobie wmówić, ale ja tak czuję, jako odbiorca twojej osoby. Jeszcze raz ponoć pytanie? Byś Nie, zadumał o, się. Zamier... Za, za, za co siebie lubisz? Po prostu. Albo za co ty, stojąc z boku, lubiłbyś pana Patryka? Ja lubię się po prostu za to, że na szczęście wszystko, co teraz... Osiągnąłem, zrobiłem wszystko w zgodzie z samym sobą. Mhm. Mhm. A łatwo się wzruszasz? Mm, no, tak. To kiedy ostatni raz płakałeś? Bo ja mam cały czas wrażenie, to co drąży Piotr, że ty naprawdę w tam gdzieś głęboko, to jesteś naprawdę bardzo fajnym, wrażliwym facetem. Nawet bym powiedział chłopakiem. Mhm. No kiedy ostatnio płakałeś tak, że po prostu le leciały ci łzy? Tylko nie mów, że jak kupiłeś Mercedes, albo Polska. <śle> <przysuwałeś śle> Czyli to nie są łzy. sprzedałeś E36. To nie <śle> łzył szczęścia, szczęścia. Nie w ogóle. Te, takie emocje, które wiesz, to musiałeś jakoś. musiały z ciebie ujść. Kiedyś pokałem na filmie ten, Zielona Mila. No. Pokałem na tym filmie. Rozumiem, Musisz? jak główny bohater odchodził, pewnie. Czy nie pamiętasz? Bardziej jak. E, był tam pamiętasz, była taka myszka, pan. Tak. I o... jak A... on mu tą myszkę zabił, to wtedy się popokałem. Okej. Okay. Słuchaj, kiedy będziesz miał ten dom w Andaluzji? Jednak zmieniam, zmieniam jednak. Nie b, będzie. Zmieniam jednak. Kupi Andaluzję. Andaluzję. Nie, na inne państwo jednak chcesz się przenieść, wiesz? Gdzie? Portugalia? Nie, gdzieś, gdzie jest dużo cieplej. A Azja? Nie, bardziej myślę o Dubaju, wiesz? O, Naprawdę? Ecz. Tam jest bardzo spoko. Ale to my do ciebie przylecimy. No zapraszam. Tam Dobrze. Jest spoko, ale tam to są poważnie w jakiejś perspektywie takiej realnej paru najbliższych lat, że... Ale tam są tańsze mieszkania niż w Polsce. No wiesz, większy, w, wiesz ja ostatnio widziałem mieszkania w, Tokii, w Tokio, który, to jest bardzo drogie no, miasto. Tam jest taniej niż w tym, a mi się po prostu tam bardzo podoba. I ja myślę, że e, fajnie jest tam po prostu czasem sobie Ale tam, sobie tam będziesz szukał kobiety swojego życia? Nie wiem, czy to będę szukał, dlatego, bo to będzie się pewnie jakiś tam w niedalekim czasie bo to się wydarzy. Mhm. E, najpierw ja chcę po prostu to mieć. Ja chcę to mieć. Ja będę to miał, to będę myślał, o dalej A sobie. teraz wyobraź sobie, no bo to jest perspektywa pewnie paru lat, Zostajesz ojcem, i rośnie ci u boku taki mały kizo. W, w jakie wartości, jakie najważniejsze zdania chciałbyś przekazać temu chłopakowi, żeby nie popełnił twoich błędów? Co byś mu powiedział o życiu takiego, żeby nigdy nie otarł się o taką smugę cienia jak ty? Myślałeś kiedyś o tym? Na pewno, żeby nie brał za mnie przykładu. To już jest dobre. Tak. Ale opowiedziałbyś mu wcześniej o sobie? Tak? Na pewno, tak. Jak, jeżeli mowa teraz miał syna, to na pewno bym go edukował w taki sposób, że powiedziałbym mu, jakie ja będę popełniłem. Dobrze, ale to zabieńmy to w taki dekalog. Czyli co, synu, nigdy w życiu. <laughs> O, nie, tutaj odmawiam składania To drugie, synu. I dru po drugie, nigdy. Tu też odmawiam. Ale na przykład o przyjaźni, bo ty bardzo ciepło mówisz o przyjaźni. Ja na przykład wiem, że jak będę miał e, dziecko, to będę mówił: bardzo dbaj o przyjaciół, buduj przyjaźń, wychodzi wychodź do ludzi z przyjaźnią, nie czekaj, obdarzaj ludzi zaufaniem. To jest ważne, bo w ten sposób bardzo sobie alternatywną rodzinę. No. Z takich rzeczy neutralnych, co jeszcze byś powiedział? Uczyłbyś go, nie wiem, szlachetności, rycerskości, szczególnego podejścia do kobiet? Na pewno, przede wszystkim zawsze, no tak jak mówiłem, patrzeć na to, co, co w zgodzie z samym sobą, żeby robił. Ale eee, i... jak będzie chciał w zgodzie z samym sobą mieć BMW E36, a nie będzie miał kasy? I kurtki skórzanej? No. No to a... jak, jak będzie miał mnie, to się nie będzie o to, o to martwić. A jak będzie miał na imię? Oj, nie wiem, to, to, nie, to nie jest pytanie na teraz, to, mm. na kiedyś. Dobra, to teraz A tak. Czy utwór Disney to jest numer o miłości? Jest w tym duży wątek, jeżeli chodzi o relacje. O marzenia. Tak. A mówisz o tym za... Jest To jest, bardzo, jest, to jest, jest duży... jakaś osoba, jest jakiś podmiot liryczny, jest ktoś. Było jest to. Byłem. E, to było to w, w trakcie relacji. I Czyli pisałeś była, była, to dla Pisałeś to, to dla kobiety, kizo. Było nie, bardziej napisane z językiem jakby dla wszystkich. I numer jest na tyle. Fajnie napisany, ja uważam, że jest fajnie napisany, że jest tam dużo wątków, z, z którymi wiele ludzi może się utożsamiać. Bo jest i trochę można w tym odnaleźć losą, a i trochę życiówkę. Jak piszesz o tym, że zamienisz nasz apartament w miejsce magiczne, to to nie jest pisane do kumpli. Nie. To było pisane dla konkretnej kobiety. To było pisane o sytuacji z pewną kobietą tak naprawdę, bo było to pisane... Co to za po... sytuacja z pewną kobietą? Bo ja jestem trochę, wiesz, ten wasz mój. Była, yy, było to po prostu pisane po szalonym weekendzie, stąd jest dużo o tym apartamencie tak. hotelowym, mhm. gdyż dużo czasu spędzam często po prostu w hotelach i w apartamentach mm -hmm. hotelowych mm -hmm. i po pewnym szalonym weekendzie, że nasz mi po prostu myśli na to, żeby napisać tam pewne... Ale czy naszło cię też, to... naszła cię myśl taka, że być może ta dziewczyna z, tym, z tego apartamentu, to, to trochę się w niej zakochałeś, czy nie? Skoro napisałeś o tym piosenkę. I ja, ja mam nie... wrażenie, że te 111 milionów odsłoń tego numeru właśnie dlatego jest tak intensywne, mm. że ty tam się odsłaniasz, pokazujesz cholera tatuaże, mięśnie, mówienie o dupach, to nie wszystko. Tam w środku siedzi wrażliwość. Nie jest tam dużo duszy w tym numerze. No to, właśnie. No, oczywiście. No. Jak, ale jest, jak, jest, jak jest no, inna, Ale jak, świetnie. A co ty się boisz? Ukryta. A boisz się piosenek o miłości? Nie, nie, nie. Boisz się Tylko twoje... że ja tak naprawdę. Nie ja muszę. naprawdę nie dużo wiem tak naprawdę miłości. Rozumiesz? Naprawdę? Jeszcze. Jeszcze, y jeszcze. Jeszcze. Dobra. A do praksy, jeszcze, <laughs> dobra akcent, Jeszcze. Zlot Harmonia Kosmosu 2022 w Lubuskiem Edyta Górniak powiedziała wśród nas żyją bioroboty hybrydy i reptalianie nie każdy człowiek ma duszę. Co byś jej odpowiedział? Ja nie wiem, co to są reptylianie. To jest najbliższa rodzina Edyty. Ale profesor Ziemba Edyta Górniak, Justyna Socha, czy ojciec Basza Bora, oni zebrali się razem i stworzyli twój horoskop. I na koniec audycji chciałbym przeczytać ten horoskop. Mhm. I ty będziesz tylko mówił tak, czy nie, dobra? Dobra. Je tak zgadzasz się ja chyba na, na ja koniec? Się tej tej... Ten... Ja się zgadzam z tym, czym się Patryk zgadza. <laughs> Bardzo dobrze. E jego horoskop Rak, który przyszedł na świat 26.06. charakteryzuje się cierpliwością. Nie. Częstokroć bawi go wędkarstwo. Tak. Nie. Umie cierpliwie słuchać czyichś zwierzeń. Zdarza ci się, że tak. przychodzą i. Tak. Okej, okay. potrafi zyskać mistrzostwo w dziedzinach narzucających konieczność długookresowego treningu. Chyba Zgad nie. No ale popatrz, jak ty wyglądasz. No przecież no tak. my razem Spenduję, tak nie wyglądamy to... z fotografem jak ty sam. Bywa władczy. Tak. tak. Nie lubi krytykowania swoich nakazów i zwracania się do jego rozumu często nie daje rezultatu. Tak. Częstokroć natyka się na cichy opór względem swoich działań. Tak. Ta osoba nie stała. Tak. Stały, nie stały? Często nie wystarcza mu silnej woli i. Um, A to tak, już wiemy. To już wiemy, tak. tak. I, 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 ale wyobraź sobie, że pierwszy raz czytam horoskop po rozmowie naszej mhm. i to jed, jednostka introwertyczna. To jest wszystko, się zgadza z tego horoskopu. Ojciec Baszobora się w tym przypadku nie. Trochę, czyli introwertykiem jestem. No, no może. Jesteś, jesteś. Lubię, lubię mieszkać sam, no na pewno, ale. No to już wiemy. Ale, to Znaczy faktycznie, jak jest trochę wolnego czasu, lubię posiedzieć sobie w domu. Dobrze, ostatnie pytanie ode mnie. Ile jest dzisiaj wart Kizo? Jaki masz majątek? Jakbyś to ocenił? 10 milionów, 15? 000? Nie, to tyle nie, ale wciąż za mało. Wciąż, wciąż za mało? Wciąż za mało. A nie masz wrażenia, że ten apetyt nie skończy się nigdy? Znaczy tego ci trochę życzę, tylko że, żebyś wiedział, że tak się zaczyna trochę Don Nie, ten apetyt na, ten na pewno się już nie zatrzyma. Czy... Czyli będziesz głodny. Ten, ten głód już... Yy... Okej. Okay. Znaczy... Kizo, yy, chciałem ci podziękować, bo to jest ostatni odcinek tego sezonu. I myślę, że wyszła taka rozmowa, na której nam z Kółą zależało. Powiem ci tak, gdy przygotowałem się do tego wywiadu i szukałem różnych y, rozmów z tobą, to gdybym trafił na tą dzisiejszą, to bym wiedział, że ten wywiad będzie dobry. No i był dobry. Bardzo Ci dziękujemy, bo pewnie wiesz, że tutaj my zapraszamy ludzi z bardzo różnych bajek. Ty jesteś pierwszym tego typu Wiemy, artystą. Wiem bardzo miło, że mnie w ogóle zaprosiliście. Byliśmy tutaj ciekawi, żebyś wiedział bardzo serio. Na pewno Nie? będę jakąś. Moja akcja na pewno będzie lekko kontrowersyjna, jeżeli chodzi o resztę gości, jakby u Was. Ciekawe, bo ale ja ale nawet roz... nie wiem. Myślisz, że Czaskowski słucha kizo? Być może Peszek słucha kizo. Bardzo możliwe. Bardzo dziękujemy, e, 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 Patryk, za, za wizytę. No, to jest koniec tego sezonu. Do, do zobaczenia, usłyszenia wkrótce, chyba. See you. See Bye. you. Bye. Dzięki, Papa. Partnerem podcastu jest producent bezalkoholowego piwa Buch.